Nowe technologie, szansa czy zagrożenie dla Polski i Europy? Witam Państwa bardzo serdecznie na drugiej debacie z cyklu trzeciej edycji Forum Geopolitycznego w Łodzi. Dzisiaj, tak jak już wspomniałem, będziemy rozmawiać o znaczeniu nowych technologii, tym co one niosą, jakie są jej blaski, a jakie są jej cienie. Moimi Państwa gośćmi są dzisiaj pani profesor doktor habilitowana Ewa Bińczyk z Katedry Filozofii Praktycznej w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dobry wieczór. Jest także z nami pan dr Maciej Kurtowski, doktor nauk społecznych w zakresie socjologii, ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego do spraw bezpieczeństwa i stały współpracownik Nowej Konfederacji. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam Państwa. Dołączy także do nas w trakcie naszej debaty pani Natalia Hatalska, założycielka InFuture Institute, czyli Instytutu Badań nad Przyszłością, analityczka, trendwatcherka i autorka licznych projektów badawczych, między innymi najnowszej książki swojej Wiek Paradoksów, czy technologia nas ocali. A dzisiejszą debatę prowadzić będzie Rafał Górski, prezes Instytutu Spraw Obywatelskich. Za chwilę oddam głos. Szanowni Państwo, w woli tylko ścisłych informacji technicznych, które już Państwo znają z naszych debat, zachęcam do zadawania pytań. To zadawanie pytań poprzez Q&A, czyli question and answer dla tych osób, które są z nami na Zoomie, a dla osób, którzy oglądają nas na Facebooku Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Łodzi i Instytutu Spraw Obywatelskich, zachęcam do zamieszczania pytań w komentarzach. W drugiej części naszego spotkania będzie okazja, aby te pytania zadać. Przypomnę tylko, że Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Łodzi prowadzony jest przez Instytut Spraw Obywatelskich i jest współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. To tyle ode mnie. Życzę owocnej debaty i oddaję głos Rafałowi Górskiemu. Dobry Państwu, Rafał Górski z tej strony, ja będę dzisiaj prowadził tę debatę. Plan jest taki, oczywiście roboczy plan, że godzinę 15 mamy na pytania z mojej strony i na dyskusję między panelistami, a 45 minut będzie dla Państwa i na Państwa pytania. Oczywiście, tak jak Paweł powiedział, bardzo, bardzo czekamy na mediach społecznościowych, ale też również na Zoomie. Proszę Państwa, pierwsze pytanie właściwie nie jest pytaniem, tylko jest cofnięciem się do dzieciństwa, bo mam zagadkę dla Państwa. Przeczytam krótką zagadkę. Proszę sobie wyobrazić, że grupa naukowców zwraca się do polskiego rządu, aby przedyskutować wprowadzenie w życie nowej technologii. Naukowcy wyjaśniają, że korzyści z wynalazku są bardzo duże, że uczyni on codzienne życie łatwiejsze. Zaznaczają, że jest jednak jedno wyzwanie. Aby technologia mogła funkcjonować, każdego roku musi być zabitych 3000 niewinnych osób, a 37 tysięcy osób musi być rannych. Czy politycy zdecydowaliby się na wprowadzenie tego wynalazku? Jak Państwo myślicie? Cóż, mam wielką nadzieję, że nie. On miał być dobroczynnym wynalazkiem, tak? On niesamowitych korzyści przynosić, tak? Miał z jednej strony uczynić świat, życie łatwiejszym, no ale z drugiej strony były takie koszty. Rozumiem, że pani Ewa mówi, że nie. A pan Maciej? Mam pomysł. Mam pewien pomysł. Wydaje mi się, że ten wynalazek już jest wdrożony, że używamy go na co dzień, jest częścią niezauważalnego przez nas życia codziennego, jest on oswojony i tylko nie zdajemy sobie sprawy z ilości ofiar, jakie on rocznie pociąga. I zaraz nas pan prezes oświeci, co to jest. Panie Macieju, pan pewnie był prymusem, jeśli chodzi o zagadki. Nie zagadek w szkole. No dobrze, bardzo dobrze, ciepło, ciepło. Już myślałem, że pan powie, co to jest, a pan rozumie, jeszcze nie wie, tak? Pan się domyśla? Nie, jeszcze nie wiem. Mam pomysł, że to jest coś bardzo zwyczajnego. Tak, no zwyczajny samochód. Mhm. Zwyczajny samochód, który pochłania tyle ofiar i jednocześnie osób rannych jest ponad 37 tysięcy w Polsce co roku. No więc tyle tytułem. Ale moje dzieciństwo nie sięga tak daleko. Zmyliło mnie to dzieciństwo. Prowadzenie takie a propos technologii. Proszę Państwa, ja pamiętam, kiedyś przeczytałem tą zagadkę i no, zrobiła na mnie duże wrażenie. Natomiast drugie, właściwie pierwsze pytanie jest takie, jakie Państwo
kojarzycie najmocniejsze swoje osobiste doświadczenie, które jest związane z technologią i które wpłynęło w znaczący sposób na Państwa życie, na Państwa sposób myślenia, czucia, patrzenia na rzeczywistość. Pani Ewa, proszę. Ja myślę, że tutaj chciałabym Państwu opowiedzieć o geoinżynierii, inżynierii klimatu, bo na pewno no nie doświadczyłam oczywiście tej technologii, ale myślę, że to było przed 2012 rokiem, kiedy zaczęłam zajmować się dopiero tematem katastrofy klimatycznej. Na jednej z konferencji w Austrii usłyszałam o planach awaryjnych ludzkości na wypadek taki, jakbyśmy zbyt długo jednak tkwili w biznesie as usual przywiązania do paliw kopalnych, który miał polegać na rozproszeniu siarki w stratosferze. Co przypominałoby sytuację taką, gdy mamy do czynienia z wybuchami wulkanów, co kupiłoby ludzkości kilka lat, bo obniżyłoby temperaturę o kilka stopni na kilka lat, temperaturę globalną. I to było ja po prostu doznałam szoku na tej konferencji, nie mogłam uwierzyć, że ludzie opracowują tak karkołomne plany awaryjne w momencie, kiedy wydawało mi się jeszcze wtedy, no możemy dekarbonizować i dyskutować o tym, jak sensownie wystudzać wzrost i po prostu mniej konsumować, żeby tak bardzo nie wytrącić ziemi ze stanu równowagi. No i nie byłoby pewnie, to na mnie wpłynęło tak bardzo, że napisałam, no mam duży rozdział na ten temat w książce Epoka Człowieka, retoryka i marazm antropocenu, do którego to rozdziału bardzo szybko, dzięki też naszym doktorantom, którzy mi zwrócili na to uwagę, dołączył rozdział o jeszcze bardziej karkołomnym pomyśle inżynierii człowieka. Kolejny plan awaryjny na wypadek, taki gdybyśmy mieli budzić się z ręką w nocniku. To jest pomysł taki, żeby na przykład doprowadzić do tego, żeby ludzkość była uczulona na czerwone mięso. Zamiast wprowadzenia podatków, jeżeli chodzi o przemysłową hodowlę czerwonego mięsa, która jest bardzo wysokoemisyjna, niesłychanie szkodliwa dla naszej planety. Pewni badacze, w tym taki transhumanista bardzo znany, Andreas Sandberg, proponowali, żebyśmy po prostu wprowadzili plastry takie antywołowinowe, które sprawiłyby, że nie moglibyśmy jeść hamburgerów, bo bardzo źle byśmy się po nich czuli. Ja myślałam, że jest to żart, że w tej dyskusji, to była cała dyskusja, słuchajcie Państwo, nad tymi rozwiązaniami, no wydawało mi się, by się poważnym piśmie Ethics, Policy and Environment, wydawanym, o ile dobrze pamiętam, przez Polity Press, gdzie naprawdę tak naokoło, poprzez rozwiązania technologiczne, wyobrażano sobie rozwiązanie problemu zmiany klimatycznej i destrukcji środowiska. I ja do dzisiaj chyba jestem dosyć zszokowana tym zapętleniem w sposobie, w mechanizmach, schematach myślowych, którymi się posługujemy. Dziękuję bardzo. Panie Macieju, Pana doświadczenia. No, nie wiem, czy dobrze rozumiem intencję pytania, czy to ma być nowoczesna technologia, czy technologia w ogóle? W ogóle, to absolutnie nie musi być, po prostu jakaś technologia, która... Tak, więc na mnie największe wrażenie wywarła technologia zniewolenia człowieka przez człowieka, z której dałem sobie sprawę, kiedy zwiedzałem kilkanaście lat temu obóz koncentracyjny Stutthof na Wielkopolskim Wybrzeżu. I szczególnie uderzyło mnie to, że kilkudziesięciu strażników było w stanie uwięzić kilkanaście tysięcy więźniów, obozowiczów. I zacząłem się zastanawiać, jak to w ogóle jest możliwe. Przecież ci więźniowie, gdyby się zbuntowali, to w całej swojej masie powinni być w stanie nakryć tych strażników czapkami. Na czym polega trudność? No i zdałem sobie sprawę, że odpowiedzią jest technologia. Technologia upodlenia, korzystająca z wielu narzędzi. Po pierwsze, strażnicy posiadali przeszkody terenowe w postaci zasieków murów, wieżyczek. Więźniowie byli zamknięci w środku. Po drugie, żywienie. Strażnicy byli wypoczęci, dobrze odżywieni. Więźniowie byli skrajnie niedożywieni, przepracowani, fizycznie i mentalnie upodleni. Odebrało im się wolę walki i oporu, przynajmniej w całej ich masie. Nie mówię tutaj o wszystkich, ale w swojej masie. No i po trzecie wreszcie broń i organizacja, tak? Strażnicy posiadali sobą łączność, posiadali pewnego dowódcę, funkcjonowali w ramach pewnej procedury. Więźniowie jednak musieli tą procedurę i tą organizację sobie ewentualnie sami stworzyć. Także ta właśnie technologia totalitarna, nazistowska zniewolenia nami wywołała chyba największy szok.
Dziękuję, panie Macieju. Czy pani Natalia jest z nami już? Jestem. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pani Natalio, pierwsze pytanie jest takie, a chociaż nie, inaczej, bo pani już słyszała zagadkę, którą zadawałem na początku. Nie, przepraszam właśnie bardzo tutaj ze względów niezależnych ode mnie. Jasne. Przeczytam. Te 5 minut, więc poprosiłam. Mam nadzieję, że mnie pan usprawiedliwił, że spóźnił. Tak, oczywiście, ale zadam pani zagadkę, bo już tutaj pani osobom, które są w panelu, już ją zadałem. Proszę sobie wyobrazić, że grupa naukowców zwraca się do polskiego rządu, aby przedyskutować wprowadzenie w życie nowej technologii. Naukowcy wyjaśniają, że korzyści z wynalazku są bardzo duże, że uczyni on codzienne życie łatwiejszym. Zaznaczają, że jednak jest jedno wyzwanie. Aby technologia mogła funkcjonować, każdego roku musi być zabitych 3000 niewinnych osób, a 37 tysięcy osób musi być rannych. Czy politycy, pani zdaniem, zdecydowaliby się na wprowadzenie tego wynalazku? Nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Tu jest za mało danych tak naprawdę, no bo nie wiem, jakie korzyści ta technologia by przyniosła. Ja wiem, że to jest pytanie etyczne naprawdę, co powinniśmy zrobić w sytuacji, kiedy ponosimy jakieś ryzyko, ale w kontekście wprowadzania każdej technologii my ponosimy jakieś ryzyko. I to jest ryzyko, które ponosimy dziś, albo to jest ryzyko, które płacimy za kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat. To jest tak, jak na przykład dawno temu rozmawialiśmy na temat azbestu. Azbest został wprowadzony na początku XX wieku, potem w latach 60-70 powszechnie wykorzystywany do budownictwa jako fantastyczny materiał, fantastyczny, niepalny, trwały, wytrzymały i tak dalej, i tak dalej. Dziś wiemy po kilkudziesięciu latach, że mimo tych fantastycznych zalet i tego, że były budowane domy z azbestu, on miał taką negatywną cechę, która powodowała liczne choroby, poczynając od pylicy, przez nowotwory różnego rodzaju. I dziś wiemy, że zgodnie z prawem do 2030 roku, czyli po ponad 100 latach tak naprawdę, ta technologia musi być wycofana, musi być zastąpiona czymś innym. Więc tak naprawdę pytanie dziś jest o to, bo za każdą technologię będziemy, za wprowadzenie każdej technologii, która rozwiązuje jakiś problem, będziemy musieli zapłacić. I pytanie jest o to, ile potrzebujemy mieć wiedzy, żeby podjąć ryzyko, bo to ryzyko zawsze się wydarzy. Dobrze, to ta zagadka, odpowiedzią na zagadkę jest technologia, która nazywa się samochód, która średnio w Polsce, właściwie nie wiem, czy dzięki której, ale po prostu w wyniku używania której zabijanych jest 3 tysiące niewinnych osób, a 37 tysięcy no, staje się inwalidami. Dobrze, a pytanie, które już zadałem wcześniej, jak pani nie było, proszę opowiedzieć o swojej osobistej, najmocniejszej jakiejś sytuacji związanej z technologią, która w szczególny sposób zmieniła pani myślenie o świecie, właśnie o technologii, sposób postępowania na co dzień. Myślę, że takiego bezpośredniego momentu w moim życiu nie było, czyli moja zmiana technologią, ona następowała stopniowo i ja się zajmuję technologiami od 20 lat i na początku mam taką, raczej jestem bliżej techrealizmu z pewnymi jakimiś takimi sceptycznymi wątkami. I to się zdarzało stopniowo, ale był taki moment w tym roku tak naprawdę, w lutym 2021 ja zrobiłam taki eksperyment sama na sobie, gdzie stwierdziłam, że zbyt dużo korzystam ze smartfona, z mediów społecznościowych, ja to korzystam w celach służbowych, czyli teoretycznie do pracy, ale jak sobie popatrzyłam na czas korzystania ze smartfona, to wyszło mi, że korzystam z niego 7 godzin dziennie, nie licząc korzystania z innych technologii, na przykład z laptopa czy z komputera. I stwierdziłam, że w lutym tego roku, że na miesiąc zrezygnuję ze smartfona, na dumbfona, czyli na starą Nokię, na systemie KOS,
która nie ma mediów społecznościowych, która praktycznie ma internet, ale ani tam nie ma map. Wysyłanie SMS-ów jest takie jak w 15 lat temu, że trzeba się przeklikać przez cały alfabet, bardzo malutki ekran czarny i tak dalej, i tak dalej. I to, co uderzyło, to, że mnie się zawsze wydawało, że ja jako osoba, która jest technologicznym geekiem, czyli technologie mnie interesują, ale też jestem badaczem technologii, to wydawało technologię wszystko wiem. I że jeżeli są jakieś negatywne konsekwencje, to nie. Czyli na przykład wydawało mi się, że ja jestem w ogóle w żaden sposób nieuzależniona od mediów społecznościowych, że jestem uodporniona na wszystkie mechanizmy, które tam są, na te wszystkie wyrzuty dopaminy. I okazało się, że w momencie, kiedy ja odstawiłam smartfona i przestałam korzystać z mediów społecznościowych, to ja na poziomie ciała odczuwałam brak tej dopaminy, tak? Czyli brakowało mi czegoś, brakowało mi lajków, share'ów, przecież ja jestem dorosłą kobietą, tak? To jest coś, co nie powinno w ogóle na mnie wpływać, nie budować tożsamości jakkolwiek, a okazało się, że mi tego brakuje. I było dla mnie zaskakujące, bo mnie się zdawało, że ja jestem odporna. I po tym miesiącu takiego funkcjonowania bez smartfona, oczywiście wróciłam do niego ze względu na większy ekran, na lepszy system, szybkość działania, ale nie zainstalowałam już w nim żadnych mediów społecznościowych. Ja teraz korzystam z mediów społecznościowych wyłącznie przeglądarkę, co oznacza, że korzystam z nich 2-3 razy dziennie na swoich warunkach, czyli wejść przez przeglądarkę na Facebooka, na Twittera, gdziekolwiek indziej. To już nie jest automatyczne. Ja korzystam teraz z tych technologii na swoich warunkach. Dobrze, dziękuję za te odpowiedzi na pierwsze pytanie. Drugie pytanie, proszę wymienić jedną technologię, która Państwa zdaniem jest największą szansą technologiczną dla naszego państwa w kontekście geopolitycznym. I proszę o odpowiedź jako pierwszego Pana Macieja. W kontekście geopolitycznym mam takiego kandydata. Tym kandydatem jest tak zwany zielony wodór albo czysty wodór pochodzący z elektrolizy. Z geopolitycznego punktu widzenia znajdujemy się w takiej kłopotliwej sytuacji, że cała Unia Europejska stoi w obliczu niedostatków energii elektrycznej. Przyczyny tego są różne. Modelowo można powiedzieć, że główną przyczyną jest stale gwałtownie rosnący popyt na energię elektryczną. No i stała albo spadająca podaż. Ten spadek podaży między innymi dotyczy transformacji energetycznej związanej z usiłowaniem ratowania klimatu. Więc stoimy w obliczu poważnych niedoborów energetycznych. I budowa nowych źródeł energii trwa bardzo dużo czasu. Mówi się o budowie nowych elektrowni atomowych, o budowie nowych elektrowni wykorzystujących źródła odnawialne. Natomiast pewną furtką jest korzystanie z technologii spaliw spalanych. I w przypadku zielonego wodoru widzę szansę. Polska już teraz jest jednym z największych producentów wodoru jeszcze w tej starej, powiedzmy, czarnej technologii. Natomiast dysponuje infrastrukturą gotową do tego, ażeby przy pewnej dużej inwestycji móc przestawić się właśnie na ten wodór czysty, wodór zielony, który może być paliwem na przykład napędzającym pojazdy, które nie zna ograniczeń właściwych na przykład dla elektromobilności, to znaczy ładować auto paliwem wodorowym można szybko, nie tak długo jak się ładuje auto elektryczne i napędzać nimi można wielki transport, można napędzać nimi autobusy, ciężarówki czy transport lotniczy. Także w tej technologii właśnie zielonego wodoru pochodzącego z elektrolizy widzę szansę geopolityczną w obliczu także presji energetycznej imperialnej ze strony polityki Energiewende Niemiec czy ze strony polityki energetycznej Rosji. Także moim zdaniem tutaj jest pewna szansa. A ja jeszcze dopytam, a jakie tutaj jest kluczowe wyzwanie dla Polski, żeby wykorzystywać tę technologię? To jest wiele wyzwań. Po pierwsze, potrzeba inwestycji na poziomie, powiedziałbym, 20 miliardów złotych w stworzenie systemu właśnie produkcji i transportu. Transport jest trudny, paliwa wodorowego, a także zachęty ze strony dostawców detalicznych, na przykład do tego, żeby tak jak się wspiera elektromobilność, żeby wspierano także wodoromobilność.
mamy na rynku na przykład pojazdy napędzane wodorem, mówię o samochodach osobowych takich jak na przykład marki Toyota czy marki Hyundai, natomiast one w Polsce napotykają się na całkowity brak infrastruktury do paliw wodorowych. O ile rozwój infrastruktury do elektrosamochodów on raczkuje, ale się pojawia, to w przypadku wodoru nic nie mamy, tak? Są pewne prototypowe rozwiązania. Na przykład zakłady PESA produkujące pociągi w Bydgoszczy mają działający prototyp lokomotywy wodorowej, tak? To jest pewna taka jaskółka. Natomiast wymagany jest pewien narodowy plan, jak gdyby no, rozwijania tego rodzaju technologii. Także kluczowe wyzwanie polega na podjęciu ryzyka związanego z mocnym wejściem, bo tu się nie da stopniowo ewolucyjnie tego rozwinąć. Albo w to wchodzimy całkowicie i dużo ryzykujemy, dużo inwestujemy, samo się nie zrobi. Tak na tym bym powiedział polega wyzwanie. Wyzwaniem jest pokonanie awersji do ryzyka. Dziękuję bardzo. To samo pytanie dla pani Ewy. Ja bym chciała troszkę sproblematyzować te ramy, w jakich my mówimy, jeżeli można, bo się nie mogę w nich troszkę odnaleźć. Ta moja wypowiedź o geoinżynierii, inżynierii klimatu i to, co bym chciała powiedzieć za chwilę, one nam pokazują, że być może samo pytanie jest źle postawione, tak? Czyli pytanie o szanse geopolityczne, czyli pewnego wyścigu pomiędzy krajami, wyścigu dokąd i wyścigu po co, tak? No bo jeżeli mówimy o geopolityce, mówimy o tym, że ktoś sięga po przewagę w stosunku do innych po prostu. No ja chciałabym podkreślić, że my też tutaj bardzo szeroko rozmawiamy o technologiach, prawda? Nie mamy na myśli tylko tego, co definiuje się jako infrastruktury technologiczne, czysto materialne. Ja na przykład myślę o piśmie jako technologii, o języku jako technologii, dlatego że nie patrzę na świat przez pryzmat tych podziałów takich ścisłych, ontologicznych. Tak naprawdę nasze otoczenie jest przetworzonym materialnie takim miszmaszem tego, co społeczne, co jest wartościami, tego, co jest ludzkie, pozaludzkie, naturalne i tego, co jest materialnie przez nas budowane. I tak w ten sposób rozumiejąc technologię, będę na przykład chciała powiedzieć coś o technologii pieniądza do państwa. Także tutaj już z góry tłumaczę, dlaczego tak to będzie wyglądało. I teraz dlaczego bym chciała sproblematyzować samą ramę, w której jakby znajduje się to pytanie. I odpowiedź pana Macieja też jest w tej ramie tak zwanego business as usual, a ja zajmuję się obecnie ekonomią ekologiczną i takimi koncepcjami, które nam pokazują z uwagi na powagę planetarnego kryzysu środowiskowego i skalę wyzwania dekarbonizacji całej gospodarki, że my nie możemy już myśleć w trybie biznesu jak zwykle, że my nie bez wystudzenia konsumpcjonizmu i bez wystudzenia naszej pogoni za takim właśnie wyścigiem geopolitycznym nie wiadomo dokąd i nie wiadomo po co, nie zdołamy po prostu na czas uratować ludzkości przed tym wszystkim, co opisują nam w tej chwili naukowcy w raportach stanowiących ostrzeżenia naukowców dla ludzkości. No, ze swojej strony ja no, na pewno jeszcze bym chciała troszeczkę powiedzieć o tym, jak to należy rozumieć, jak się rozumie w ekonomii ekologicznej ten alternatywny biznes, a znaczy alternatywny zdrowy rozsądek, który nie jest tym zdrowym rozsądkiem biznesu jak zwykle, że my po prostu zostawiamy wszystko, czyli pogoń za stylem życia, który obecnie realizują kraje rozwinięte i tylko zmieniamy paliwo, którymi napędzamy nasze samochody. To też jest potrzebne, nie twierdzę, że nie. Są to bardzo ciekawe, my po prostu bardzo dużo potrzebujemy innowacji technologicznych w tym takim zdroworozsądkowym, biznesowo-usualowym sensie, dlatego że my musimy zdekarbonizować każdą sferę naszego funkcjonowania. Musimy inaczej jeździć, ale też inaczej mieszkać, inaczej myśleć o naszych rozrywkach, po prostu inaczej się bawić i mieć przede wszystkim inne priorytety. Więc tak naprawdę mój tryb myślenia o technologii współcześnie to jest tryb myślenia o wielkiej, potężnej takiej rewolucji kulturowej w stronę nowego, zdrowego rozsądku gospodarowania w ogóle na Ziemi. No i tutaj dla mnie szansą jest, chciałam powiedzieć o jednej szansie, którą widzę, która będzie zrealizowana, wszystko na to wskazuje, jest to część Europejskiego Zielonego Ładu, mianowicie, nie wiem czy państwo słyszeliście, są tam bardzo już takie konkretne plany wprowadzenia tak zwanych elektronicznych paszportów produktów. Chodzi o walkę z tak zwanym planowanym postarzaniem. Planowane postarzanie, czyli planned obsolescence, no taka irracjonalność kapitalizmu współczesnego, która polega na tym, że po prostu produkujemy rzeczy, które działają krócej niż mogłyby działać i psują się, przez co mamy mnóstwo śmieci, ale zyski pewnych korporacji rosną. No i teraz Unia Europejska zamierza z tym walczyć. Mają być wprowadzone
takie obowiązkowe, obowiązek naprawy produktów przez producentów, mają być wydłużone gwarancje, jeżeli chodzi o działania producentów. Taki jeden z doradców dla Europejskiego Zielonego Ładu, Jason Hickel, który ostatnio wydaliśmy po polsku jego książkę Mniej to Więcej, on pokazuje, mówi, że z danych wynika, że nasz sprzęt AGD nie musi działać 7 lat, nie musi to być gwarancja 7-letnia, ale mogłaby to być spokojnie gwarancja 30-letnia, 35-letnia. Nasze telefony, nie musimy ich wyrzucać po roku, jeżeli chodzi o to, jak one są zbudowane po prostu. Mogłyby być to gwarancje 10-letnie funkcjonowania telefonów i on oblicza, że moglibyśmy zredukować o 75% konsumpcję w tej książce, gdybyśmy tak wydłużyli te warunki gwarancji, gdybyśmy wprowadzili obowiązek naprawy. W tym elektronicznym paszporcie produktów, które ma być w Unii Europejskiej, będzie trzeba podać, skąd pochodzą wszystkie surowce danego produktu, jak zostały pozyskane, będzie trzeba podać instrukcje naprawy i gdzie są podzespoły, które trzeba wymieniać, żeby coś naprawić. Także no wielka, widzicie Państwo, i to też jest technologia, bo elektroniczny paszport produktów to jest dla mnie technologia, bo to musiałby być cały system wymuszony regulacjami oczywiście na naszych producentach. Nowy świat zupełnie, który stanowiłby taką ogromną blokadę dla planowanej przestarzałości. To nie jest wcale takie trudne, żeby poradzić sobie z irracjonalnościami kapitalizmu na poziomie takich prostych regulacji, ale oczywiście opór przemysłu będzie ogromny i opór interesów tutaj, gra interesów sprawiała dotąd, że wydawało nam się to nierealne i po prostu nie do przejścia i godziliśmy się na to, żeby nasz świat był zawalony cały czas śmieciami tych gadżetów, z których korzystamy, tak? Przepraszam, może trochę za długo. To nie, oczywiście bardzo dobrze, czy w czasie pani się zmieściła, ale jeszcze dopytam, to podobnie jak pana Macieja, pani myśli, że tutaj największym wyzwaniem, jeśli chodzi o wprowadzenie tej technologii, jest co dzisiaj? No w tej chwili, znaczy nie jest wyzwaniem, to są plany Europejskiego Zielonego Ładu, to jest pewna szansa. Ja, trzymać tego pytania, co jest szansą dla Polski, tak, no to szansą dla Polski i wyzwaniem tutaj byłoby no wejście w ten ambitny projekt Europejskiego Zielonego Ładu, tak, i jednak stanowienie części tego projektu pionierskiego. I też nie jest to w mojej ocenie największa szansa. Przepraszam tutaj, ja nie wybrałam największej. Chciałam podać taki pewien przykład spektakularny, który jakby pokaże logikę mojego myślenia o tych problemach i o technologii i bardziej odnosi się może do Europy niż polityki polskiej. Jest taki bardziej też długoterminowy. Pan Maciej świetnie dał odpowiedź w ramach business as usual, tego co tu i teraz, taką realistyczną, ale w trybie realizmu, który my musimy jak najszybciej porzucać, jeżeli z tego, jak wygląda literatura na temat skali planetarnego kryzysu środowiskowego. My już nie mamy czasu, żeby dalej w trybie business as usual wymieniać tylko paliwo na wodorowe. My musimy robić te wszystkie rzeczy naraz. Dużo więcej, nie? Dużo ambitniej. To ja jeszcze doprecyzuję Pani Ewo, bo ja miałem na myśli największe wyzwanie, jeśli chodzi o wprowadzenie tego paszportu elektronicznego przed Komisją Europejską, teraz jest jakie? Znaczy to jest coś opisanego w tej chwili w dokumentach Komisji Europejskiej pod tytułem Europejski Zielony Ład. To możemy o tym przeczytać. Oni zamierzają to zrobić tak czy inaczej. Czy jest to już częścią czegoś, co będziemy realizować? To nie są jakby plany, które dopiero ktoś rozważa, tylko wśród tych strategii, które tam Państwo możecie sobie o nich przeczytać, tak, od pola do stołu, przywrócenie bioróżnorodności, jest ostry też nacisk na to, żeby zbanować tą planowaną przestarzałość, co jest wynikiem wpływu ekonomistów ekologicznych na to, jak ten dokument był kształtowany, na zapis po prostu tych dokumentów. One są na razie na papierze. No i największe wyzwanie będzie polegało na zamianie tego w naszą realność. No właśnie o to mi chodziło. Dokładnie tak. Dobrze, jak pani tak mówi, to przypomina mi się bardzo dobry film dokumentalny Spisek żarówkowy, który jest dostępny również w polskim internecie i w jaki sposób producenci żarówek po prostu powodowali czy doprowadzali do tego, że żarówki również te, które dzisiaj używamy, no, nie mają tej długiej gwarancji życia. Dobrze, pani Natalio, teraz do pani. Jakie, to samo pytanie, największa korzyść, największa
szansa dla naszego państwa, jeśli chodzi o geopolitykę w zakresie technologii. Dobrze, to zaraz odpowiem, tylko chciałabym się odnieść do tego, co pani Ewa mówiła, bo to bardzo ciekawy wątek. Po pierwsze, to tak jak pani Ewa wspomniała, to już jest realizowane, to nie jest zapisane tylko na papierze, bo chociażby pewną funkcję tego zapisu o tym przestarzaniu to jest prawo do naprawy, które weszło w tym roku, tak, czyli że każdy z producentów zobowiązany jest do tego, żeby na rynku były dostępne części zamienne, tak żeby każde urządzenie można było naprawić nawet po tym okresie karencji. Jeżeli chodzi o takie podejście właśnie na przykład obniżanie konsumpcji, no to tutaj to faktycznie to nie są tylko narzędzia czy mechanizmy prawne, ale to jest zmiana całego paradygmatu, bo nasza gospodarka dzisiaj oparta jest na ciągłym wzroście. Stąd się biorą właśnie te, jak pani Ewa to ładnie nazwała, irracjonalności kapitalizmu, tak? Mówi się o tym, że po prostu musimy konsumować więcej, więcej i więcej i więcej. Mówi się o tym, żeby konsumowali konsumenci czy odbiorcy różnego rodzaju produktów czy usług i na tym zależy samym producentom. No więc pytanie, czy my jesteśmy gotowi jako świat na to, żeby zmienić ten paradygmat i żebyśmy nie opierali się już na tym ciągłym wzroście, tylko żebyśmy mierzyli swój dobrostan czymś zupełnie innym. I te absurdy naszego świata to jest to, że do dzisiejszego PKB, jak Państwo doskonale wiecie, PKB, które niby mierzy dobrostan naszego świata, wyliczane są między innymi przychody z prostytucji czy z produkcji przemytu narkotyków. To w żaden sposób nie może mierzyć naszego dobrostanu, tak? I wiemy, sami ekonomiści mówili, że 2008 rok, kryzys, który miał miejsce w 2008 roku, został uratowany właśnie przychodami z produkcji przemytu narkotyków. Więc coś się zdarzyło z naszym światem, i to wymaga zmiany, ale ja nie wiem, czy nasz świat jest na to gotowy. Pan Maciej chciałby coś powiedzieć, widzę, że tak ad vocem, teraz od razu może, zanim ja jeszcze przejdę, bo to fajnie, że nam się dyskusja robi. Poczekam jeszcze chwileczkę. Okej, więc kwestia, to do czego zmierzamy, no to jest kwestia tej zmiany paradygmatu, czy uczestnicy rynku jedni drudzy, bo konsumenci też są dzisiaj nastawieni na konsumpcję, czy jesteśmy na to gotowi. Jeżeli chodzi o technologie, które od strony geopolitycznej miałyby nam zapewnić szansę, no to wiadomo, wystarczy, ja bardzo często obserwuję sobie, co się dzieje w obszarze patentów. Dla mnie to jest jakiś taki najciekawszy obszar. I my już wiemy dziś, że w kontekście jakiejkolwiek technologii Europa nie ma szans z Chinami. Zresztą w ostatnich 10 latach w kontekście tych najważniejszych technologii rozwijających się, czyli mamy tam sztuczną inteligencję, drony, roboty, technologie i tak dalej, to w 9 na 10 patentach wygrywają, w liczbie zgłaszanych patentów wygrywają Chiny, czyli już nawet nie ma tam za bardzo Stanów Zjednoczonych. Z Europy może liczą się jeszcze, liczą się Niemcy, ale to na dalszych pozycjach. Natomiast to, co dla mnie jest niezwykle istotne w kontekście takim geopolitycznym i technologicznym, no to jest kwestia suwerenności technologicznej, rozumianej też jako suwerenności sieci. To nam pokazała ostatnia awaria Facebooka, bo my dzisiaj mówimy o geopolityce w kontekście państw, a mnie się zdaje, że powinniśmy zacząć rozmawiać o tym, kto dzisiaj ma większą siłę. Czy to nie jest tak, że wielkie spółki technologiczne tak naprawdę przejęły funkcję państw i one decydują, zresztą widzimy, co Facebook czy Google robi, szantażuje różnego rodzaju rządy, jeżeli prawo ma być zmienione na ich niekorzyść. Więc ta awaria, która miała miejsce dwa dni temu, ogromna awaria globalna Facebooka, pokazała nam, jak my jako świat jesteśmy uzależnieni od tej konkretnej firmy. To jest kwestia tworzenia tych tak zwanych metaversum, czyli że każdy z wielkich graczy, Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google, Microsoft i tak dalej, tworzy swoje światy, takie światy, które są zawłaszczające, czyli że my z tego świata wcale nie musimy wychodzić. I tworzy te światy nie tylko liczbą usług, które nam oddaje, ale także właśnie patentami, czyli widzimy, jak sobie wyjdziemy do wyszukiwarki patentów iSpace.net, to widzimy, że Amazon w ciągu ostatnich chyba roku czy dwóch lat, ostatniego roku zgłosił 6 czy 10 tysięcy patentów
po co to robi. To są czasami bardzo absurdalne patenty, ale to robi po to, żeby zawłaszczać konkretną kategorię. I według mnie suwerenność technologiczna jest czymś się niezwykłym, chociaż oczywiście ona też ma swoje złe strony, no bo jeżeli mówimy o suwerenności na przykład internetu, to mamy dzisiaj do czynienia z takim zjawiskiem określanym jako rozszczepienie internetu czy bałkanie internetu, to co robią Chiny, Rosja i inne kraje, czyli że tworzą swoje własne, niezależne internet. Dziękuję. Panie Macieju, teraz czas na... Chciałem krótko, ponieważ zostałem wrzucony przemocą do kategorii rzeczników biznes, jaki już był, to będę grał swoją rolę. Otóż według pochodzącego z tego roku raportu Unii Europejskiej pod tytułem Strategic Foresight, Unia Europejska jest odpowiedzialna tylko za 8% światowej emisji gazów cieplarnianych. W związku z tym, jeśli konsekwentnie przyjmiemy tą rewolucyjną zmianę i doprowadzimy do neutralności klimatycznej Unii Europejskiej do roku 2055, to pytanie, czy to będzie miało jakiekolwiek przełożenie na ratowanie światowego klimatu. Moim zdaniem wyzwanie polega na tym, żeby ktokolwiek chciał tutaj Unię Europejską naśladować. No, nie warto jest być jedynym mieszkańcem wielkiego bloku, który segreguje śmieci, podczas gdy wszyscy nie segregują, tak? Tego rodzaju działanie nie będzie miało żadnego znaczenia poza symbolicznym. I moim zdaniem nadzieja, jaka się tutaj kryje, jest taka, że ktokolwiek na świecie będzie chciał tego rodzaju inicjatywy kontynuować. No i zastanówmy się właśnie, padł przykład Chin. Czy rosnąca i silnie ekspandująca gospodarka chińska, ale także indyjska, brazylijska czy indonezyjska, będzie chciała również nałożyć sobie równie silne ograniczające karby niskoemisyjności? Mam wątpliwości. Uważam, że jest to podstawowe wyzwanie kładące się cieniem na sensowność tego przedsięwzięcia. Dziękuję, panie Macieju. Dobrze, czy któraś z pań chce tu się skomentować czy odnieść do pana Macieja? Ja bym mogła tylko dodać, że no to nie proszę. Z literatury, którą ja znam, no to nie są wyliczenia, nawet jeżeli 8% jest z jakiegoś najnowszego raportu, bardzo często te wyliczenia nie pokazują skali naszej konsumpcji produktów, które zostały wytworzone gdzie indziej. No, na ten temat polecam Państwu bardzo gorąco taką książkę Living Well at Others' Expense Stefana Lessenisza, prezesa socjologicznego Związku Socjologów w Niemczech, który w tej pracy, ona została ze 2 lata temu chyba wydana, pokazuje wagę takich zwanych przewag strukturalnych Unii Europejskiej. To znaczy, choć nasz świat wydaje się elegancko oczyszczony i eko, i na każdym miejscu podkreślamy, jak to jesteśmy pionierami w drodze ku Zielonym Ładom, to cały czas konsumujemy tyle, że nasze ślady węglowe są dużo większe niż te 8%, o których mówił pan Maciej. No, podaje się, że kraje OECD, 20% ludzkości około, tak, zamieszkuje te kraje, są odpowiedzialne za około 50% emisji świata, dlatego ile konsumujemy i ile kosztują produkty, które zużywamy w Europie, które po prostu wytwarzane są kosztem taniej pracy i degradacji totalnej środowiska gdzie indziej. Jak sobie na przykład popatrzymy na metale rzadkie, które zakupujemy lub próbujemy zakupować w Chinach i na degradację środowiska w Chinach wywołaną tym, że tak bardzo Chiny poszły w stronę górnictwa metali ziem rzadkich, tutaj będę polecała książkę Wojna o metale rzadkie, to ta skala naszej degradacji planety wynika po prostu z tego, jak ułożony jest handel międzynarodowy i z przewag strukturalnych, a nie tylko z tego, jak wygląda nasze eleganckie życie no, w Europie, w krajach rozwiniętych. Ale to tyle na razie, bo wiem, że mamy scenariusz rozmowy. Dobrze, dziękuję pani Ewo. Mamy w tym roku kolejne pytanie związane z rokiem Lema, który obchodzimy. Proszę powiedzieć o największym zagrożeniu dla nas, największym zagrożeniu technologicznym. Tutaj to pytanie związane z tym, co Lem mówił, głosił, że każda nowa technologia ma swoją ciemną stronę, z góry nieprzewidywalną. Pani Natalio, proszę o pierwszą odpowiedź. Tak, Lem też mówił o tym, że
każde rozwiązanie przyjdzie nam płacić, tylko nie wiemy kiedy i jakie będą rozmiary tej płatności. I akurat to jest mi bardzo bliskie, o co pisał Lem, mianowicie, że technologia, my dzisiaj patrzymy wciąż na technologię bardzo często jako narzędzie. Tak, czyli nam się wydaje, jak my w naszych badaniach robimy, zadajemy pytanie respondentom, no to najczęściej są takie odpowiedzi, że technologia nie jest ani dobra, ani zła, że tak naprawdę tylko to zależy od naszego, jak my ją wykorzystamy. Tyle, że takie podejście moglibyśmy mieć do technologii tak zwanych low tech, czyli wcześniejszych technologii, które były technologiami niezmiennymi. To jest ten słynny nóż albo słynny młotek, tak, że noże można kroić chleb, ale można też kogoś zranić czy kogoś zabić. Tyle, że jeżeli porównamy nóż jako technologię do innych współczesnych technologii, tych technologii, które określamy akronimem GREEN, czyli nie, że zielone, tylko geno, robo, info, nanoeuro, czyli inżynieria genetyczna, robotyzacja, technologie informacyjne, neurotechnologie i nanotechnologie, to są zupełnie inne technologie, bo te technologie są w pewnym sensie autonomiczne, samoreplikujące się i zaawansowane. I tak naprawdę, tak jak nóż zostanie, no nie wiem, mamy nóż do smarowania masła czy krojenia chleba, to on zawsze do końca życia pozostanie takim nożem do krojenia chleba i on się nie zmieni. I faktycznie jego użycie zależy od człowieka. Natomiast te pozostałe technologie, one się zmieniają. Wiemy, że nasz telefon tak naprawdę, czy nasz smartfon zmienia się z każdą aktualizacją systemu. My wiemy, że media społecznościowe zaprojektowane są tak, żeby w nas powodować pewne uzależnienia behawioralne, wpływ na nasze zachowania. Jeżeli my nie wiemy, jak te mechanizmy działają, to nie zależy od tego, jak my będziemy wykorzystywać to narzędzie, tylko w jaki sposób ono jest zaprojektowane poza nami i na każdą technologię. Teraz jaka technologia jest zagrożeniem? Każda technologia dziś zaawansowana jest, jednocześnie rozwiązuje problem i jednocześnie stwarza zagrożenie. Jeżeli nie stwarza go dziś, to stworzy go za 10, 15, 20, 50 lat. Natomiast w kontekście takich technologii, które już dziś wiemy, że są pewnym zagrożeniem, no to jest oczywiście, to są neurotechnologie, a zwłaszcza połączenie neurotechnologii ze sztuczną inteligencją i z internetem. Mówię tu o rozwiązaniach czytania na przykład naszych myśli, czyli idziemy w kierunku interfejsu Brain Computer Interface, czyli że my wiemy, że wszyscy gracze dzisiaj technologicznie na tym pracują, to jest naturalny etap w rozwoju technologii, czyli że będziemy mogli sterować nią za pomocą naszych myśli. Kiedyś sterowaliśmy joystickiem, potem klawiaturą, potem dotykiem, teraz głosem albo gestem, docelowo myślami. Tak, wiemy, że to jest możliwe, realne i w tym kierunku idziemy. No ale jeżeli ja mogę wpłynąć na system swoją myślą, to tak samo system może się dostać do moich myśli. I dzisiaj na przykład jest taki naukowiec, Rafael Juste, on zresztą między innymi był zaangażowany w ten projekt Brain, który otworzył Barack Obama w Stanach Zjednoczonych, nie wiem ile to, ileś lat temu, 5-8 lat temu. I on na przykład zgłasza to, że powinniśmy wprowadzić zupełnie nowe prawa człowieka, tak zwane neuroprawa, które zabezpieczą umysł przed niepożądanym dostępem do niego. To jest takie, on porównuje to analogicznie do, tak jak w przypadku rozwoju inżynierii genetycznej zostały wprowadzone pewne genoprawa, to w przypadku rozwoju neurotechnologii mają być wprowadzone neuroprawa. To jest jedna technologia. Druga technologia to oczywiście to jest inżynieria genetyczna, szeroko rozumiana. Tak naprawdę to jest właściwie dzisiaj jedyna technologia, którą wyprzedza prawo, bo większość regulacji prawnych w kontekście inżynierii genetycznej powstała w latach jeszcze chyba 90. Dzisiaj technologia dogoniła prawo i dzisiaj zaczyna się mówić o tym, żebyśmy te obostrzenia, które wszystkie są, żeby one zostały zniesione, tylko żebyśmy to wyregulowali w kontekście tego, kiedy tej technologii można używać. I tutaj mamy oczywiście znów, ta technologia bardzo nam pomoże w różnych sytuacjach, ale też stwarza całą masę zagrożeń. Dziękuję. Panie Macieju, teraz Pana kolej. Zgodzę się z przedmówczynią. Mam podobny typ, jeżeli chodzi o najbardziej groźną technologię. Podam inną nazwę problemu. Ta technologia nosi nazwę Dark Pattern. Nie ma dobrego tłumaczenia. Możemy to dosłownie przetłumaczyć jako jakiś taki mroczny wzór. Polega to na manipulowaniu zachowaniem użytkownika urządzeń cyfrowych w ten sposób, że będzie on działał w sposób sprzeczny ze swoimi wartościami i swoim interesem. Czyli na przykład kupi przedmioty, które są mu niepotrzebne, albo kupi przedmiot, który jest mu potrzebny po zawyżonej cenie, albo będzie oglądał filmiki ze śmiesznymi kotkami dużo dłużej niż zamierzał.
i odpowiedzialne za to jest takie opracowanie interfejsu użytkownika, które sprawia, że użytkownikowi trudno jest się oderwać, trudno jest mu przestać. Problem polega na tym, że tego rodzaju technologia jest cały czas doskonalona przez specjalistów z branży, którą nazywa się UX Design, czyli User Experience Design, czyli powiedzieliśmy projektowanie doświadczenia użytkownika po to, żeby dana technologia, dany produkt cyfrowy była jeszcze bardziej pochłaniająca, żeby w jeszcze większym stopniu kierowała poczynaniami użytkownika w sposób zgodny z interesem twórcy danej czy dysponenta danej technologii, w domyśle jakiegoś podmiotu komercyjnego. Moim zdaniem już teraz i ja i wiele innych osób w Polsce i na świecie na skutek działania tego rodzaju technologii żałuje, że coś kupiło, także zmarnowało na coś pieniądze, albo ma poczucie marnowania czasu, albo jakiejś dekoncentracji czy braku snu. Moim zdaniem to jest szczególnie niebezpieczne. Dziękuję. Pani Ewo. Teraz pan kolej. Bardzo dziękuję. Ja może, cóż, zaczęłabym od tego, że dla mnie niebezpieczne są pewne technologie, które odwracają naszą uwagę od tego, co tak naprawdę powinniśmy robić w takim kontekście trybu pilnego wobec planetarnego kryzysu środowiskowego. W takim ostrzeżeniu naukowców świata do ludzkości z lipca tego roku piszą wprost o tym eksperci, że na przykład my jako globalnie powinniśmy poczynić wszelkie wysiłki symboliczne, kulturowe, regulacyjne, żeby zakazać produkcji czerwonego mięsa i uczynić dietę ludzkości globalnie opartą na roślinach. I teraz zobaczcie w tym przykładzie, który wam podawałam z inżynierią człowieka. Tak trudne jest myślenie w kategoriach regulacji i po prostu opodatkowywania, że transhumaniści proponują plastry antywołowinowe. Wydaje się, że łatwiej jest ludzi uczulić na czerwone mięso, zostając w trybie nieruszania rynkowych, nie wymuszania tego, żeby państwa coś regulowały, niż po prostu opodatkować to, co wiemy, że w krótkim czasie, dekad, po prostu zagrozi przyszłości ludzkości. I teraz ja nie mogę, bardzo Państwa przepraszam za to, ale z tej literatury, którą ja się zajmuję, wynika, że to zmiana klimatyczna jest, powinna być taką sceną naszego myślenia, ramą bazową do naszego myślenia o wszystkim, o zagrożeniach i o szansach technologicznych. No ja chciałam powiedzieć o takim, krytycznie w tej chwili może się odnieść do planów ludzkości na to, jak mamy się wykaraskać z położenia trudnego katastrofy klimatycznej, bo chodzi mi o technologię tak zwanej bioenergy with carbon and storage, czyli to jest składowanie dwutlenku węgla i wychwytywanie, ale pochodzące z biomasy. To są najnowsze projekty, o których huczy wręcz, także i w ramach Europejskiego Zielonego Ładu. Wszystkie niemal scenariusze IPCC, Międzyrządowego Panelu do Spraw Zmiany Klimatycznej, zakładają, że będziemy z tego korzystać. Tymczasem klimatolodzy i badacze, no, antropologowie na przykład energii studzą nasz entuzjazm i pokazują, że to jest kolejny jak gdyby wytrych do tego, żeby nie mówić o wystudzaniu wzrostu, o zmianie tego zdrowego rozsądku gospodarowania na ziemi, żeby odwracać naszą uwagę od tego wielkiego, wielkiego wyzwania dekarbonizacji gospodarek globalnych. Otóż te technologie BECCC, jak się ocenia, one wymagałyby tego, żeby globalnie trzy razy tak wielką powierzchnię jak powierzchnia Indii poświęcić na plantację drzew, które oczywiście nie są też zupełnie neutralne, takie plantacje, jeżeli chodzi o koszty środowiskowe, no bo one wiążą się z utratą bioróżnorodności, zabierają przestrzeń też naszym uprawom, jeżeli chodzi o żywność. Wymagają dwa razy tyle wody, co zwykłe, co rolnictwo w tej chwili. Wiążą się z zatruciem gleby, wody, nawozami, chemią, tak? To nie jest tak, nawet coś tak pozytywnie się kojarzącego, jak wielkie plantacje drzew, wow, z których my będziemy po prostu pozyskiwać dwutlenek węgla, składować go pod ziemią.
nawet takie technologie, które mają jaskrawe, zielone oblicze, tak naprawdę przez ekspertów szacowane, oceniane są jako techniki odwracania uwagi od wymogu wystudzania wzrostu w krajach bogatych. Naukowcy podpisują protesty w pismach, na przykład takich jak Nature Climate Change, pokazujące, jak że to jest kolejna ślepa ścieżka ludzkości, kiedy potrzebna jest poważna dyskusja o wyzwaniach odejścia od przestrzelenia konsumpcyjnego i wystudzania wzrostu w krajach bogatych, a tymczasem cała Unia Europejska aż huczy od tego, żeby to uczynić naszą jedyną szansą. Badacze określają to urojoną możliwością i piszą: nie czas na urojone możliwości technologiczne w momencie, kiedy stoimy tak naprawdę na krawędzi gigantycznego kryzysu destabilizacji wszystkich systemów planetarnych i życie epoki holocenu, które znamy tak naprawdę, jest zagrożone. W raportach Państwo macie metaforę, że żyjemy w czasach anihilacji biosfery. My naprawdę nie możemy już myśleć w tych zwykłych kategoriach i w naszych zwykłych schematach o tym, w jaką stronę powinna iść nasza polityka. Sam Bill Gates, na pewno może słyszeliście Państwo, wyszła taka książka o katastrofie klimatycznej Billa Gatesa, która jest kuriozum. Bill Gates tam podaje, mówi dużo o technologiach, których potrzebujemy, ale jest świadom, że tych technologii nie ma. One po prostu nie istnieją, a nie gadamy o dekarbonizacji, tylko o tych naszych marzeniach, urojonych wątpliwościach. Sam Bill Gates pisze w tej książce swojej, że nie czas czekać na technologie, które nas uratują. My musimy ratować się już sami i proponuje on wielki program państwowych regulacji, opodatkowania i stymulowania niskoemisyjnych rozwiązań, gdzie się da. To nie jest tak, że on jest przeciwko technologii, to nie jest tak, że ja nie widzę tego, że technologii absolutnie potrzebujemy, ale musimy w innym trybie myśleć o tym, czemu one mają służyć. Tak? Więc zagrożeniem w mojej ocenie, panie Rafale, są takie wielkie projekty też technologiczne, które mogą mieć na przykład zieloną twarz, ale które w ocenie ekspertów są odwracaniem kota ogonem od powagi tego problemu wystudzania wzrostu i odejścia od trybów business as usual. Dziękuję, no to przypomina mi czasy sprzed kilku dekad tak zwanej zielonej rewolucji, którą robiono, która pokazała po latach, że to był ślepy zaułek. Dobrze, teraz przejdę do Państwa książek. Wybrałem sobie po jednym cytacie z Państwa książek, zacznę może od Pani Natalii. Pani Natalio, tutaj pokazuje telewidzom Wiek paradoksów, czy technologia nas ocali, Pani nowa książka. I mam taki fragment. Jest w nim rozdział biologiczny, ale zrodzeni z technologii. I pojawia się w nim temat technologii CRISPR. Proszę powiedzieć, o co chodzi z tą technologią i jakie są główne Pani tezy w tym rozdziale biologiczni, ale zrodzeni z technologii? No, ja piszę tam nie tylko o technologii CRISPR, która jest teraz, o której jest głośno od kilku lat, czyli to jest to technologia, która umożliwia nam dokonanie działania z obszaru inżynierii genetycznej na wszystkich możliwych komórkach, organizmach i tak dalej. Ja tam piszę także o, zaraz opowiem, piszę tam też o technologii IVG, o której się bardzo mało dzisiaj mówi, czyli tak zwana in vitro gametogeneza. To jest taka technologia, która zakłada, wychodzę właśnie od IVG i potem zmierzam w kierunku inżynierii genetycznej. Tu mamy IVG, to jest inżynieria tkankowa. Polega to na tym, że tak naprawdę możliwość, nie wchodząc już w jakieś skomplikowane tematy biologiczne, dzisiaj komórki rozrodcze ludzi produkowane są u mężczyzn w jądrach, u kobiet w jajnikach. Tak mówię o plemnikach i o komórkach jajowych. Natomiast technologia IVG umożliwia panie komórek rozrodczych z dowolnych komórek somatycznych, co oznacza, że moglibyśmy produkować na szeroką skalę, znaczy u mężczyzn wiadomo, że plemników jest bardzo dużo, chociaż mamy tu spadającą ich liczbę, u kobiet jest
zdecydowanie trudniej. Kobiety się rodzą z ograniczoną liczbą komórek jajowych i nawet w trakcie jednego, nawet jeżeli mamy jakieś dodatkowe terapie, to tych komórek jajowych jest bardzo mało. I w przypadku, kiedy część kobiet albo część mężczyzn nie produkuje swoich własnych komórek rozrodczych, to są, jeżeli chcą mieć dziecko, to często decydują się albo na adopcję zarodków, albo na adopcję komórek rozrodczych innych par, czyli pobierają to od dawców. Technologia IVG umożliwia produkowanie, tak jak powiedziałam, komórek rozrodczych skomatycznych, czyli na przykład z komórek skóry. Czyli można sobie wyobrazić, że jeżeli mamy kobietę, która zmaga się z niepłodnością, nie produkuje swoich komórek jajowych, no to wytwarza się taką komórkę jajową z jej komórki skóry. Równie dobrze taką komórkę jajową można wytworzyć u kobiety w wieku pomenopauzalnym. Tak naprawdę nie jest potrzebna do niczego sprawność jajników. Możemy sobie wyobrazić sytuację taką, że technologia ta umożliwia docelowo, bo ona ma być wykorzystywana po to, że dzisiaj te pary, które nie mogą mieć swoich dzieci, decydując się na biorstwo, jest to dla nich duży wydatek też emocjonalny, bo ludzie z założenia chcą mieć ze sobą spokrewnione genetycznie dziecko. Natomiast ta technologia może być wykorzystywana na przykład w takiej sytuacji, że mamy samotną matkę, łatwiej mówić mi o kobietach, bo jestem kobietą, ale dotyczy to również mężczyzn, czyli mamy samotną matkę albo samotnego ojca, który nie, kobieta nie ma partnera i nie chce korzystać z banku spermy, pobiera więc swoją komórkę jajową, którą produkuje w jajnikach, a z komórki somatycznej wytwarza plemnik i docelowo dochodzi do zapłodnienia dziecko sama ze sobą. Tak, oczywiście jeszcze potrzebujemy wielu lat, żeby ta technologia faktycznie działała, ale prace nad nią już się rozpoczęły. Czyli z jednej strony mamy do czynienia z inżynierią tkankową, na szeroką skalę tak naprawdę moglibyśmy hodować komórki jajowe, jeżeli komórki jajowe to embriony, a jeżeli embriony, no to ludzi. Więc mamy tutaj trochę nowy, wspaniały świat Huxleya, który mówił, a czym jest jednostka? Możemy ich wyprodukować dowolnie wiele. Tak więc tutaj mamy też taki scenariusz. I na to nakładamy właśnie inżynierię genetyczną, czyli inżynieria genetyczna dziś jest stosowana na dorosłych organizmach, czyli na komórkach udonych. Wiemy, że są stosowane, ta technologia jest stosowana. Ona oczywiście jest stosowana bardzo szeroko, czyli na przykład w rolnictwie, jakkolwiek, ale na przykład w przypadku ludzi, w nowotworów, w leczeniu takich chorób genetycznych, jak jakieś wrodzona ślepota i tak dalej, jest bardzo pomocna, ale ona już jest stosowana na ukształtowanych organizmach. Natomiast rozmawia się też o tym, to po tym niewłaściwym eksperymencie chińskiego naukowca He Zhengkui, który kilka lat zmodyfikował ludzkie zarodki genetycznie i teraz powstają całe opracowania prawne, które mówią o tym, co moglibyśmy zrobić z tą technologią, jeżeli zastosowalibyśmy ją na ludzkich, na tak zwanej linii zarodkowej. Różnica jest taka, że jeżeli stosujemy tę technologię inżynierii genetycznej na linii zarodkowej, to zmieniamy wszystkie komórki przyszłego organizmu, co oznacza, że zmieniamy także jego komórki rozrodcze, co w konsekwencji będzie prowadziło, że tak naprawdę ta technologia zmieni nam całą ludzkość, bo ona zmieni też dzieci i dzieci tych dzieci, a tak naprawdę może zmienić cały ekosystem, bo wiemy, że przynoszą się też poziomo pomiędzy gatunkami. No i na przykład w opracowaniach prawnych, to nie wiem, w Wielkiej Brytanii powstał taki duży dokument, rozważa się na przykład o takim modyfikowaniu genetycznym ludzi, które umożliwiałoby nam na przykład odpowiedź na zmiany klimatyczne. My wiemy dzisiaj, że osoby, które są szczupłe i niskiego wzrostu, zużywają mniej zasobów, zostawiają mniejszy ślad węglowy, więc moglibyśmy sobie wyobrazić, że modyfikowalibyśmy w przyszłości genetycznie ludzi w taki sposób, żeby byli mali i szczupli i wtedy zużywaliby mniej zasobów. Możemy sobie wyobrazić sytuację, że modyfikujemy genetycznie ludzi po to, żeby na przykład, jeżeli mamy kryzys klimatyczny, Ziemia miera, no to musimy szukać jakiejś planety B, więc możemy sobie wyobrazić, że będziemy modyfikować genetycznie ludzi w taki sposób, żeby mogli zasiedlać Marsa, czyli na przykład, żeby byli uodpornieni na mniejszą ilość tlenu, albo na przykład, żeby się mniej pocili, bo wiemy, że mamy taki gen, który można zmodyfikować, żeby człowiek, który mieszka w zamkniętym habitacie, żeby się na przykład nie pocił, co może mieć wpływ na relacje międzyludzkie. Możemy modyfikować genetycznie na przykład żołnierzy, którzy będą ultra wytrzymali, nie będą czuli bólu, bo wiemy, że istnieją takie geny, dzisiaj jest taka choroba genetyczna, nazywa się analgezja wrodzona. Osoby, które na nią chorują, nie czują bólu. I możemy sobie wyobrazić, że zmodyfikujemy ludziom ten gen, a to znaczy na poziomie oczywiście linii zarodkowej, czyli ta osoba, która będzie się rodziła, ona już będzie
predestynowana do tego, żeby być żołnierzem, w związku z tym nie będzie czuła bólu. Albo zmodyfikujemy jej inny gen, który będzie sprawiał, że ona nie będzie spała, że będzie mogła nie spać i nie będzie miało to wpływu na jej funkcjonowanie. Więc to jest, tu się pojawia cała masa pytań, bo tak jak powiedziałam, inżynieria genetyczna w kontekście linii zarodkowej jest dzisiaj obostrzona bardzo prawem. My dzisiaj tego nie możemy zrobić. To są trzy kraje, które pozwalają to robić w celach eksperymentalnych. To są oczywiście Chiny, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone. Natomiast nie można tego robić na żywych zarodkach i nie wolno w tego wszczepiać później, żeby te zarodki się rozwijały, ale mimo tych obostrzeń międzynarodowych wiemy, że taka sytuacja się wydarzyła. To, o czym mówiłam, He Zhengkui, chiński naukowiec, kilka lat temu zmodyfikował genetycznie dwie dziewczynki, przeszczepił następnie w ramach procedury in vitro, przyszczepił te zarodki do macicy matki, tak że one się rozwijały normalnie i z tej ciąży powstały. Urodziło się dwoje dzieci, Lulu i Nana. Natomiast nie ma żadnych dodatkowych informacji, co się dalej z nimi wydarzyło, jak one się rozwijają. Czyli tak naprawdę regulacje prawne nie są dla nas żadnym zabezpieczeniem. Pani powiedziała, że rodzi się mnóstwo pytań. To mi się przypominają Krótowi pytania o technologię, sześć pytań, które postawił Neil Postman w Technopolu. Jedno z tych pytań brzmi tak. Jacy ludzie i jakie instytucje wejdą w posiadanie określonej władzy politycznej i ekonomicznej w konsekwencji tej zmiany technologicznej, o której pani mówi? Jakby pani. No właśnie, jeżeli sobie spojrzymy, no to jest bardzo dobre pytanie, no bo jeżeli sobie spojrzymy na to, w jaki sposób rządzi się dziś rynek usług medycznych i rynek farmaceutyczny, który też rządzi się po prostu logiką zysku, czyli różnego rodzaju rozwiązania skomplikowane technologiczne albo farmaceutyczne są dostępne bardzo szybko, jeżeli ktoś za nie zapłaci. Możemy sobie wyobrazić, że jeżeli ta technologia nie byłaby dostępna szeroko dla wszystkich ludzi, a byłaby dostępna tylko dla tej grupy, która ma pieniądze, to bardzo łatwo sobie wyobrazić, że następowałyby ogromne powiększające się nierówności społeczne, bo na przykład osoby mające pieniądze modyfikowałyby genetycznie swoje dzieci w ten sposób, żeby były bardziej intelektualne, bardziej sprawne fizycznie, czyli ich przewaga potem na przykład na rynku pracy czy w funkcjonowaniu zwiększałaby się versus te osoby, które na te technologie nie mogłyby sobie pozwolić. Moglibyśmy sobie wyobrazić, że pojawiłyby się właśnie scenariusze stworzenia jakiejś czystej rasy albo wyższej rasy, która ma zarządzać, dokładnie, znowu Huxley, gdzie mamy alfy, bety, gamy i tak dalej, które są predestynowane do wykonania konkretnych zawodów, określonych rzeczy i na przykład delty czy gamy nie wiedzą nawet, nie rozumieją, czym są podstawowe wartości, one nie rozumieją, czym jest wolność, tak? Zostały tak ukrywane, butlowane, zaprogramowane, że tego po prostu nie rozumieją. To są dziś pytania. Oczywiście to ja rysuję bardzo negatywne scenariusze, bo tak jak powiedziałam, ta technologia ma pomagać z założenia, ma pomagać ludziom, tym, którzy dzisiaj mierzą się z niepłodnością, którzy nie mogą mieć dzieci i tak dalej, ale wokół tej technologii powstaje cała masa etycznych, na które będziemy odpowiedzieć. Dziękuję za ten głos. Teraz następne pytanie do pana Macieja. Tutaj pokazuję z kolei książkę, której pan Maciej jest współautorem, Samobójstwo oświecenia, jak nauka i nowe technologie pustoszą ludzki świat. Bardzo polecam też tą pozycję, jak również pozycję pani Natalii. I tutaj fragment z tej książki. Są w toku i nabierają tempa procesy, których splot z dużym prawdopodobieństwem doprowadzi do gatunkowej lub fizycznej eksterminacji ludzkości. Panie Macieju, proszę rozwinąć tą prognozę ostrzegawczą, jaką państwo zarysowali w książce Samobójstwo oświecenia. Tak, tą prognozę sformułowaliśmy 6 lat temu, wtedy ta książka miała swoje pierwsze wydanie i do dziś ta prognoza ostrzegawcza pozostaje w mocy. Co ona oznacza? Tutaj padają dwa zagrożenia główne. Pierwszym jest eksterminacja gatunkowa ludzkości. Ona polega na tym, że człowiek nie będzie już takim samym człowiekiem, jakiego dzisiaj znamy. I dokładnie przed chwilą zagrożenie to opisała pani Hatalska. To znaczy, na skutek użycia technologii ulegną zniesieniu pewne stałe biologiczne człowieka. Na przykład radykalnie zostanie wydłużona ludzka długość życia. Albo
będzie istniała możliwość rozmnażania się, gdzie dawcą komórki męskiej i żeńskiej będzie ta sama osoba. To jest właśnie zmiana pewnych stałych biologicznych, która będzie miała rewolucyjne konsekwencje polegające na tym, że pojawi się właśnie rasa również wspomnianych pewnych ibermenszów, modyfikowanych genetycznie organizmów, które będą inteligentniejsze, które będą zdrowsze, które będą przede wszystkim lepiej przystosowane do warunków środowiska i one to, ten nowy rodzaj człowieka, udoskonalony dzięki technologii, wyprze homo sapiensa, tak samo jak homo sapiens wcześniej wyparł neandertalczyka. To jest eksterminacja gatunkowa. Natomiast eksterminacja fizyczna oznacza bardzo prosto zagładę ludzkości. Na przykład wskutek rośnięcia, też o tym dzisiaj mówiliśmy, stałego rośnięcia zapotrzebowania energetycznego człowieka, wzrostu emisji gazów cieplarnianych i na przykład katastrofy klimatycznej, która sprawi, że Ziemia stanie się miejscem, w którym człowiek nie będzie w stanie funkcjonować. To jest właśnie ta druga zagrożenie, czyli fizyczna eksterminacja ludzkości. A Panie Macieju, jak Pan myśli o tej prognozie ostrzegawczej w kontekście lat czy czasu, to kiedy na skali czasu Państwo prognozują, że to się może stać? Nie dokonywaliśmy tego rodzaju obliczeń. Dobrze, dziękuję tutaj za tą wypowiedź. To teraz proszę o panią profesor Ewę Wilczyk, tym razem z książka, którą też bardzo polecam, Technonauka w społeczeństwie ryzyka, wydana przez wydawnictwo naukowe UMK. Cytat. Zgodnie z intuicjami Caldera, McLuhana i Elila będę argumentowała, iż neutralność technonauki należy uznać za szkodliwy, acz niezwykle silnie zakorzeniony mit. Proszę wyjaśnić na przykładach z życia, Pani Ewo, o co chodzi z tym mitem? Myślę, że Pani Natalia trochę o nim wspomniała dzisiaj już, ale jakby Pani mogła go po prostu rozszerzyć, to wyjaśnić. Próbowałam już się z tego mitu wykaraskać w którejś tam poprzedniej wypowiedzi, kiedy wspominałam o tym, że my tutaj bardzo szeroko rozumiemy technologię. Ten mit o neutralności to jest takie sprowadzenie technologii tylko do wymiaru tego materialnego, niewinnego gadżetu, który ma swoje granice, a nie jest siecią przekształceń na przykład i który tylko ułatwia nam życie i jeszcze którym możemy sterować. To znaczy, że intencje innowatora zostaną z tym gadżetem po wsze czasy i nie będą przekształcone. W filozofii techniki, a szczególnie w obszarze studiów nad nauką i technologią, którymi się zajmowałam, no jest to po prostu uznane za bardzo szkodliwy schemat, troszeczkę może związany z naszymi pewnymi nadziejami takimi oświeceniowymi na to, że zawsze nauka i technologia są bezproblematycznie dobre, stanowią tylko i wyłącznie o postępie ludzkości, że w ogóle mamy do czynienia z tym postępem ludzkości. I teraz technologie, tak jak my je tutaj rozumiemy, czy to na przykład te potworne technologie, o których była mowa w wypowiedzi pana Macieja, służące zagładzie, czy takie technologie jak technologia pieniądza na przykład, to są wielowymiarowe sieci relacji. Teraz one, to znaczy, że nie tylko są tymi materialnymi jak gdyby wykwitami, takimi jak poszczególny gadżet, ale za każdym gadżetem stoją pewne decyzje prawne, pewne relacje finansowe, czyjaś innowacyjność, ale również wywołują one kaskadę efektów w społeczeństwie. I teraz mamy dwa fajne pojęcia do tego, żeby to Państwu zilustrować. Pojęcie delegowania sprawczości do rzeczy. My poprzez infrastruktury technologiczne, którymi się otaczamy, którymi otaczają nas ci, którzy je wprowadzają, delegujemy sprawczość do naszego otoczenia. I przedmioty lub infrastruktury mogą blokować naszą wolność, mogą kanalizować nasze działanie, mogą nas niejako ukierunkowywać i sprawiać, że to, co ludzkie, jest dobrze uformowane w tych infrastrukturach technologicznych. No weźmy sobie jako przykład hoteli amerykańskich, których nie znoszę, bo często nie mają one po prostu klamek na oknach,
których to klamek tam brakuje, ponieważ okna mają się nie otwierać, nie ma wietrzenia, jest klimatyzacja i człowiek ma po prostu wdychać to, co proponuje klimatyzacja. Historycznie też słyszałam takie uzasadnienia, że chodzi o to, żeby nie wyskakiwać też przez te okna i one nie mają dlatego klamek. Trochę tutaj jak państwo, w szpitalu psychiatrycznym. No widzicie tutaj państwo, że do otoczenia, do po prostu materialnej infrastruktury oddelegowano pewną blokadę, tak, ukierunkowując, kanalizując nasze możliwości. To nie jest tak, że my jesteśmy wolni. W przestrzeni głęboko przetworzonej technologicznie mamy coraz mniej wolności, bo ktoś myśli o tym, jak tą naszą działalność i możliwości kanalizować. Drugie pojęcie, które po prostu uwielbiam, które pierwsze powinno chyba nam wyskakiwać, kiedy zaczynamy myśleć o roli technologii w społeczeństwie, to jest pojęcie tak zwanego obowiązkowego punktu przejścia. Otóż bardzo często chodzi o to, żeby stworzyć takie technologie, od których nie możesz uciec. Takim obowiązkowym punktem przejścia, na którym na przykład bardzo mocno zależy sektorowi finansowemu, jest wymóg posiadania konta w banku, gdzie bardzo jest trudno w tej chwili usytuować się poza tym systemem. Odeszliśmy w pewnym momencie od takich wypłat do ręki, które jeszcze pamiętałam jako studentka. W tej chwili musimy mieć adres, żeby posiadać konto. I na przykład spróbujcie państwo pojechać do jakiegoś kraju, gdzie nie macie odpowiedniej wizy i nie otrzymacie wynagrodzenia. No już nie mówię o tym, że nie podejmiecie. Po prostu ten system kataloguje nas i segreguje w taki ścisły sposób. No, niektóre kraje próbują z tym walczyć. No, kilka tygodni temu słyszałam o tym, że tak bardzo na przykład francuscy obywatele byli, nienawidzili tego wymogu posiadania kont w bankach, że poczta francuska otrzymała obowiązek zapewnienia za darmo tym obywatelom, którzy nie chcieli być w tym systemie bankowym, po prostu możliwości korzystania z ich usług. Tak? Dla mnie myślenie, jak myślę o tych obowiązkowych punktach przejścia, to ma to też dla mnie wymiar klasowy. Technologie mają wymiar klasowy. Często osoby uprzywilejowane mogą przeskakiwać nad tymi obowiązkowymi punktami przejścia, ale większość z nas nie ma takiej możliwości. I zobaczcie państwo, teraz w Polsce widzę na masową skalę, pojawiają się w mniejszych też miastach zautomatyzowane kasy. My sami mamy nie dość, że wybierać produkty w sklepach, mamy też sami siebie obsłużyć, sami zapłacić w tych kasach. Proces w ogóle automatyzacji wiedzie do tego, że złe rzeczy dzieją się z rynkiem pracy i to są też takie obowiązkowe punkty przejścia. Chcesz szybciej ominąć kolejkę, pozwalniamy kasjerki, sprawimy, że ta kasa, która jest ludzka, będzie obłożona gigantyczną kolejką, a ty się człowieku organizuj i ty się w pośpiechu ucz i po prostu doginaj się do tej sprawczości infrastruktury i ucz się szybko korzystać z tych zautomatyzowanych kas. Oczywiście korzystają producenci, no, robotów, robotyzacji, automatyzacji, nazwijmy to tak. I dlatego w ekonomii ekologicznej macie państwo bardzo silny postulat podatków od robotów, dlatego że roboty, wszelkie automaty, które po prostu przesiąkają naszą rzeczywistość, odbierają nam pracę, tam jest bardzo też silny podatek, postulat zmniejszania podatku od pracy na rzecz zwiększania podatków od niszczenia środowiska i od na przykład robotów. Więc niektórzy mówią o tym, że powinna być dywidenda dla ludzi pod postacią zmniejszania czasu pracy za to, jak bardzo zautomatyzowany staje się nasz świat, bo zarabiają producenci robotów i zyski z optymalizacji czerpią ci, którzy je wykorzystują, a zwykli obywatele, jak państwo wiecie, statystyki nam pokazują, nawet w krajach rozwiniętych popadają w te prekaryjne warunki, słabe warunki, niestabilne warunki zatrudnienia i złego życia. No i ja cały czas myślę w tej optyce klasowej o technologiach. Ja często też tak bardzo nie fascynuję się nowymi technologiami, tylko myślę też o tym, że stare technologie w większości są do wymiany. Jeszcze jest duży problem, my nie posprzątaliśmy, nie opanowaliśmy negatywnych kosztów funkcjonowania starych technologii, a ślepo wpatrzeni jesteśmy w to, co nowe i to, co nadchodzi, nie biorąc odpowiedzialności jeszcze wystarczającej za to, jak wiele szkód wywołuje to, co już mamy, tak? Jak wiele regulacji potrzeba w stosunku do tego, co już mamy.
Także no, takie ten przykład tych zautomatyzowanych kas i taki prosty przykład, okien bez klamek, który jakoś też osobiście przeżywam. Czyli ta neutralność technonauki, nauka nie jest nieproblematycznie dobra sama z siebie, bo z definicji jest nauką, tak samo nie jest nieproblematycznie dobra technologia, ale to nie, tak samo nie muszą one być złe, tak? Po prostu trzeba, ja w tej książce, którą pan pokazywał, mówię o tym, jak monitorować, czy mamy narzędzia monitorowania postępu naukowo-technologicznego. I tam opisuję różne pomysły badaczy z różnych dziedzin na monitorowanie tych procesów. Dziękuję. Pani Natalio, pani się zgłaszała? Czy tutaj pani chce coś skomentować? Tak, zgłaszałam się do wypowiedzi pana Macieja. Chciałam tylko dodać, o propos eksterminacji fizycznej gatunku ludzkiego. Nie musi się nawet zdarzyć żadna katastrofa. Ja zrobiłam taki szybki wykres, mogę pokazać. Jeżeli mi pozwolicie Państwo dzielić się screenem, a jeżeli nie, no to mogę to tylko powiedzieć. Tak naprawdę, jeżeli sobie wejdziemy na dane statystyczne Data World Bank, to zobaczycie Państwo, jeżeli sobie wybierzemy Fertility Index, czyli indeks dzietności, czyli indeks płodności na świecie i potem pozakreślamy go w zależności od krajów, na ile one są to kraje rozwinięte, rozwijające się, mniej zaawansowane i tak dalej, to widzimy, że tam jest jasna korelacja, czyli im bardziej zaawansowany kraj, tym mniej dzieci się rodzi. I widać, że kraje, które są najbardziej zaawansowane, są poniżej tego progu 2, który pozwala na zastępowalność pokoleń. Kraje, które jeszcze są rozwijającymi się krajami, mają tam wskaźnik na poziomie 4-5. I to, co powiedziałam, tak naprawdę, jeżeli ma dostąpić ta eksterminacja fizyczna, to ona nie będzie, naprawdę nie musi się zdarzyć nawet nic bardzo złego. Wystarczy, że będziemy zachowywali ten nasz taki paradygmat tego ciągłego wzrostu, ciągłego rozwoju, także rozwoju technologicznego, bo to ma bezpośrednio wpływ na to, czy my się decydujemy mieć dzieci, czy nie. Może pani pokazać, jeżeli to jest potrzeba w tej chwili. Dobra, to ja zaraz to podzielę. Pokażę, bo akurat sobie przygotowałam. Mamy. Przepraszam. Nie wiem, moment. Przepraszam, bo to chyba nie jest. Jeszcze raz, bo to włączyłam chyba nie to, co trzeba. Jeszcze raz. Okej. Okay. Okej, dobra, widzę. Jeszcze raz zrobię. Widać? Tu ja sobie zaznaczyłam tutaj, aha, bo przesunę Państwu, żeby było widać, mamy Children per Woman. Tak, ja sobie wybrałam List Developed Countries, cały tu jest średnia dla świata, bo potem mamy Europę porównawczo, bardziej zaawansowane regiony, Upper Middle Income Countries. Czyli zakładamy, że jeżeli mają wyższy i średni przychód, to są bardziej rozwinięte i mniej. Widzimy, że ten spadek jest poniżej 2, tu mamy 2, w krajach, które są rozwinięte i mniej rozwijające się regiony, to jest jeszcze, oczywiście to też spada, na całym świecie to spada, ale to jest wyższy wskaźnik i można tutaj zauważyć, że jest pewna korelacja między naszym rozwojem, postępem, w którym jesteśmy, a posiadaniem dzieci. Dobrze, dziękuję. Mamy godzinę 19:18. Mam jeszcze kilka pytań, ale chciałbym oddać głos słuchaczom. I proszę, pierwsze pytania z mediów. Szanowni Państwo, już zadaję pierwsze pytania, które spłynęły nas z Facebooków. I już pierwsze pytanie. Jakie jest Państwa zdanie na temat nowego podboju kosmosu, tym razem przez biznes, który konkuruje z technologiami kosmicznymi Chin? Czy to nie jest swoista ucieczka do przodu? Z jednej strony nowa przestrzeń do poszerzania swoich zysków, z drugiej sposób na pozyskiwanie energii, która na Ziemi nam się kurczy, a zapotrzebowanie na nią paradoksalnie zamiast zmniejszać, wciąż tylko rośnie. Jaki będzie efekt tego wyścigu i czy faktycznie zmierzyć się z wyzwaniami, z którymi borykamy się tutaj na planecie Ziemia? Kto z Państwa chciałby pierwszy zabrać głos? Może Pani Profesor Bińczyk, widziałem, że się zgłaszała. Dziękuję bardzo. Ja uważam, że z powodów moralnych powinniśmy mieć zakaz kolonizacji wszelkich innych planet, dopóki nie wykażemy, że jesteśmy w stanie stabilnie, w równowadze zachować się na Ziemi. Na to nic nie wskazuje. Po prostu nie mamy prawa tego robić, to jest nie fair. Niszczymy
bardzo mocno ziemię, destabilizujemy jej systemy, borykamy się z gigantycznymi problemami nierówności, które narastają. No i Państwo widzieliście, że była taka petycja dotycząca Jeffa Bezosa, można było podpisać, żeby on już tam został i nie wracał na Ziemię, że niech część badaczy sobie zrobiła taki żart, że po prostu już go tam wystrzelić i niech pozbyć się chociaż jednego miliardera w kontekście narastających nierówności. No to oczywiście jest żart, no ale nierówności są niebywałe. Mało kto zdaje sobie, w debacie publicznej za mało jest o tym mowy, mało kto zdaje sobie sprawę ze skali nierówności. Od strony klimatu Państwu podam, że 1% najbogatszych emituje dwa razy tyle poprzez swoje luksusowe konsumpcje, co 50% najuboższych, którzy mamy pojęcie luksusowych emisji na przeżycie, tak? No i teraz, jeżeli chodzi o takie postaci jak Jeff Bezos czy Elon Musk, który bez pytania obywateli Ziemi po prostu zaśmieca nam kosmos swoimi samochodami, Teslą, co uważam za estetycznie po prostu druzgoczące, to mamy bardzo ciekawą literaturę dotyczącą tego, jak skąd bierze się ten kult takich bogatych, brawurowych miliarderów, którzy mówią właśnie o tej ucieczce do przodu, zamiast stawić czoła trudnym problemom jakby obecnej teraźniejszości tego, co tutaj na Ziemi, to nie bierze się znikąd. Bardzo gorąco Państwu polecam taką książkę o kulcie prezesów, albo taką książkę Pętla dobrego samopoczucia też, czy rozdział, nawet w Naomi Klein, Kapitalizm kontra klimat, jest rozdział o miliarderach, którzy twierdzili, że próbują pomóc ludzkości ratować się przed katastrofą klimatyczną. No ja uważam, że to jest wszystko, to zwrócenie uwagi na fascynowanie się pewną brawurą, która jak gdyby ma za nic realność i jakby wagę pewnych problemów, które wydają się nie do przeskoczenia i są dużo bardziej palące niż to, jak przenieść się na Marsa, no ta brawura jakby nie, ona wynika też z tego, że macie Państwo bardzo mocne tak zwane struktury no tego hiperindywidualizmu, że my chcemy być tacy hipersprawczy, na nas się przerzuca taką odpowiedzialność za własny sukces, kultura masowa to czyni. No, ja mogłabym długo o kolonizacji Marsa, ale też nie chcę monopolizować, także może na razie na tym bym skończyła. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, Panie Doktorze. Tak, każde dziecko, które kiedykolwiek na podwórku bawiło się w chodzenie po drzewie z kolegami, koleżankami, wie, że ten, kto siedzi na drzewie wyżej, może napluć na tego, który jest niżej, a ten, kto jest niżej, nie może się tak łatwo zrewanżować. I o to samo chodzi z podbojem kosmosu. Ten, kto znajduje się wyżej i może sięgnąć wyżej gwiazd, ma możliwość łatwiejszego oddziaływania tego, kto został na dole, a ten, który jest na dole, potrzebuje więcej energii, żeby odegrać się tym samym. I rywalizacja o ekspansję w stronę kosmosu, ona jest na nowo zdefiniowaniem konfliktu czy rywalizacji właśnie globalnej w taką stronę, że wyklucza ona z konieczności społeczeństwa, państwa i firmy mniej zaawansowane technologicznie. To jest klub dla elit, tak, którzy dysponują odpowiednio wielkim kapitałem, a także zdolnością podejmowania daleko posuniętego ryzyka do tego, żeby w tego rodzaju inicjatywy inwestować. Jak na razie pożytku rozumianego tak czysto utylitarnie z lotów w kosmos nie było żadnego. Jedyny pożytek z technologii, które ekspandują poza bliskie warstwy Ziemi, no jest na przykład technologia GPS, z której korzystamy wszyscy i która do tej pory no, wyrządziła wiele dobrego. Ułatwiła na pewno funkcjonowanie wielu osobom, na przykład osobom niewidomym. Osoby niewidome dzięki technologii GPS i posiadaniu smartfona są w stanie na przykład samodzielnie poruszać się w trudnym terenie. Natomiast takie pomysły jak eksploracja zasobów surowcowych kosmosu czy kolonizacja odległych planet, no to jest jeszcze pieśń dalekiej przyszłości. Na razie korzyści ewentualne z tego rodzaju inicjatyw są bardzo mgliste, a koszty i nakłady, które są przeznaczane na tego rodzaju właśnie inicjatywy, moim zdaniem są stanowczo zbyt wielkie. Tyle.
Tak, ja tylko bardzo krótko. Ja jestem tak naprawdę rozdarta, bo z jednej strony zgadzam się z tym, że wystrzeliwanie samochodów Tesli w kosmos jest absolutnie układem buty i zaśmiecaniem naszego świata szeroko rozumianego, bo to nie jest tylko Ziemia, ale też przestrzeń, która jest wokół tej Ziemi, ale z drugiej strony dla mnie ja nie patrzę na podbój kosmosu w kontekście, oczywiście warto na to patrzeć w kontekście takim geopolitycznym zawłaszczania, kto będzie właścicielem na przykład powierzchni na Marsie, czy ten, kto tam będzie pierwszy i tak dalej, cała masa wątków, czy nie wiem, pozyskiwanie zasobów z planet, jakkolwiek. Ale ja bardziej patrzę na to w kontekście rozwoju technologicznego, bo to nie do końca jest tak, że tylko podbój kosmosu dał nam GPS, bo cała masa technologii, które mamy dziś, na przykład w obszarze żywności, sieci, internetu, nawet zwykła ta folia, którą jak ktoś, kto biega, na przykład maratony, ultramaratony albo nawet 10 kilometrów i to jest taka folia srebrno-złota, którą się przykrywamy na koniec, żeby zmarznąć, to są wszystko technologie, które były opracowane w NASA, czyli my wiemy, że tak naprawdę cały obszar kosmosu daje nam wiele technologii i rozwiązań, które możemy wykorzystywać także tu na Ziemi. Czyli okej, być może to jest daleko posunięta analogia, że idziemy gdzieś tam daleko i zapominamy o Ziemi, ale to tak nie do końca jest, bo część tych technologii na Ziemię możemy przenieść. Bardzo można dziękuję. Zatem? Pan doktor, bardzo proszę. Tak, to znaczy lot w kosmos nie był potrzebny, żeby te technologie jak folia zerwa powstały, tak? One powstały na Ziemi bez konieczności ekspandowania w kosmos, tyle chciałem powiedzieć. To ja mam teraz kolejne pytanie, bardzo aktualne, jak się okazało z poniedziałku. Jaka będzie najbliższa przyszłość Facebooka? Czy świat ma jeszcze szansę na tak powszechne narzędzie, czy raczej czeka nas rozdrobnienie na mniejsze i bardziej specjalistyczne portale? I może od pana doktora zaczniemy. Tak, no, moim zdaniem aktualnie najbardziej realistyczny scenariusz jest taki, że Facebook zostanie objęty jakąś formą nadzoru regulacyjnego ze strony amerykańskich urzędów regulacyjnych. Obecnie na fali cyklu artykułów demaskatorskich z Wall Street Journal nazwanych Facebook Files, czyli teczki Facebooka oraz zeznań whistleblowerki Hagen przed Senatem, jest klimat taki, że zarówno demokraci, jak i republikanie są zdeterminowani do tego, ażeby Facebook poddać bardzo silnym regulacjom. Myślę, że czarą goryczy było to, kiedy na zeznaniu przed Senatem whistleblowerka powiedziała, czy pokazała, że Facebook, jego kierownictwo posiada pełną świadomość szkodliwości dla dzieci i nastolatków. No a kto nie będzie ratował dzieci, prawda? To jest taki koszt polityczny, że mało która strona zdecyduje się go ponieść. Także moim zdaniem nawet wielkie wysiłki lobbyingowe i potężne pieniądze przeznaczone na lobbying po to, żeby nie zaszkodzić Facebookowi, no obecnie na wiele się zdadzą. Według mojej orientacji obecnie wiatr zmiany jest tak wielki, a politycy amerykańscy tak zdeterminowani, że podejmą jakieś zdecydowane akcje wobec Facebooka. Jedyne, co Facebook może zrobić, żeby się bronić, to spróbować przyjąć pewne silne sankcje symboliczne i ukorzyć się i podjąć działania zakulisowe, żeby tak naprawdę jego model biznesowy nie uległ poważnemu zachwianiu. Co ja przez to rozumiem? Na przykład Facebook będzie walczył o to, ażeby nie zakazać mechanizmów zwiększających czas pobytu użytkownika na platformie, bo to jest jak gdyby bezpośredni mechanizm generujący dla niego ogromne zyski. Na przykład zgodzi się na to, żeby powstała jakaś komisja, która będzie pilnowała tego, żeby Facebook był dobry, ale tak naprawdę ta komisja nie będzie w stale za wiele zrobić. Czasem wyda jakieś oświadczenie, może nałoży jakąś karę, która i tak będzie drobną pozycją na liście wydatków. Także moim zdaniem to jest najbardziej prawdopodobny scenariusz obecnie. Dziękuję pięknie. Pani Natalia Chtalska. Ja bym tylko dodała do tego, oczywiście te regulacje na pewno się pojawią. Widzimy, że tutaj jest działania z obszaru Unii Europejskiej, to, że Unia Europejska próbuje odzyskiwać dane swoich obywateli, stąd mamy między innymi RODO i inne regulacje prawne, które są wprowadzane, ale ja bym przestrzegała jednak przed całkowitym takim poddaniem się, zrzuceniu z odpowiedzialności z siebie użytkownika na regulatora. My, to, co jest dla mnie niezwykle ważne, to jest edukacja społeczeństwa. Do momentu, dopóki społeczeństwo nie będzie świadome, wyedukowane, nie będzie rozumiało mechanizmów, które stoją za tego typu technologiami, to żadna regulacja nam nie pomoże, bo zobaczmy, co się wydarzyło z RODO. RODO tak naprawdę miało nam wszystkim pomóc, a dzisiaj nas ono irytuje. Wszystkie informacje, które się pojawiają, te wyskakujące okienka, że tutaj zbieramy twoje dane, zaznaczamy bez zastanowienia, tak?
mamy świadomości, co się dalej z tymi danymi dzieje, jak ono jest wykorzystywane. Dla mnie edukacja społeczna jest niezwykle istotna. Cieszę się, że Pani wspomniała o edukacji. Takie pytanie też za chwilę będzie, ale jeszcze poproszę o komentarz w ramach tego pytania. Nie, te dwie odpowiedzi były takie ciekawe, że już nie mam nic do dodania. To poproszę o następne pytanie. No cudownie, przechodzimy dalej. Tutaj pytanie z Zooma. 608 godzin lekcji religii w szkole. A ile lekcji o nowych technologiach? Jaki Państwa zdaniem byłby najważniejszy temat, gdyby takie zajęcia zostały wprowadzone? I Pani Profesor Wińczyk jako pierwsza. No tak, to mogę tylko poprzeć to, co mówiła Pani Natalia. Jak sobie obejrzymy chociażby na Netflixie taki film Social Dilemma, o tym, jakie mechanizmy, jak one powstają po to, żeby no po prostu właśnie delegować sprawczość do urządzenia, które potem kanalizuje nas i naszych dzieci w określony sposób formatując, to rzeczywiście im więcej wiedzy o tych trikach, dla moich studentów na przykład często tak dosyć chłodząco działa informacja o tym, że sami twórcy tych wszystkich narzędzi nie pozwalają swoim dzieciom korzystać z mediów społecznościowych albo ostro to blokują tam pod koniec filmu. Twórcy się wypowiadają, jak bardzo chronią swoje własne dzieciaki w domu przed tymi potwornymi innowacjami, które oni tworzą. Także to tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo. I pan dr Maciej Kurtowski. Tak, ja również jestem za edukacją, ale edukacją do funkcjonowania w świecie, w którym samodzielnie potrafimy rezygnować z korzystania ze współczesnych technologii cyfrowych. Na przykład ja byłbym za tym, ażeby w ramach zajęć z przystosowania do funkcjonowania w świecie cyfrowym organizować właśnie dzieciakom detoksy cyfrowe, w których nie tylko będziemy je zmuszać do tego, żeby funkcjonowały w warunkach braku zapośredniczenia cyfrowego, ale żeby to funkcjonowanie było atrakcyjne. Właśnie moim zdaniem ja mówię to jako rodzic dwójki dzieci, główne gdyby wyzwanie dotyczy tego, żeby dzieciom stworzyć atrakcyjne alternatywy. Tak? No bo jeżeli dziecko ma możliwość gapienia się tak w magiczne zwierciadełko, które pokazuje co tylko chce, jak długo chce, no to trudno jest z tym konkurować, ale da się. Na przykład ze swojego doświadczenia, nie tylko ze swoimi dziećmi, ale także z innymi. Na przykład no, chłopaki mają tendencję do tego, żeby nadużywać gier akcji, tak? Kiedy tam stają się komandosami, tam biegają, strzelają i zyskują poczucie jakiejś podmiotowości. No, można na miastkę tego rodzaju doświadczeń zrobić w realu, tak? W rozdzielczości większej niż 4K, wykorzystujących 5 zmysłów i zabrać chłopaków do lasu, tam się bawić w komandosów czy w Indian, tak? Podobnie na przykład moja córka jeździ konno, tak? Co dla mnie jest też takim wydarzeniem właśnie multisensorycznym, angażującym po prostu całą jej uwagę i dającym wiele satysfakcji. Także umiejętność właśnie wynajdywania dzieciom, ale także dorosłym, myślę też samemu sobie, właśnie niezapośredniczonych cyfrowo, atrakcyjnych alternatyw, moim zdaniem jest kluczem do tego, ażeby w sposób zdrowy i z umiarem korzystać z tych narzędzi cyfrowych. Dziękuję pięknie. I Pani Natalia Hatalska, rozumiem, że ad vocem i także w odniesieniu do pytania. Tak, ja chciałam tylko odnieść, że tak naprawdę my nie musimy tworzyć tych atrakcyjnych środowisk specjalnie, bo z naszych badań i ilościowych, i jakościowych wydarzy, że dzieci rozumieją, że świat fizyczny jest dla nich ciekawszy. One, jak zapytamy wprost dziecko, czy wolisz grać w grę na komputerze, czy spędzić czas ze swoim kolegą, koleżanką, to tam 80-90% dzieci wybiera spędzanie czasu z kolegą i z koleżanką. Problemem jest to, że faktycznie, że relacja z drugim człowiekiem jest zdecydowanie trudniejsza niż wejście w relację z komputerem, urządzeniem. Tak? I to wymaga zaangażowania. I ja też mam dwoje dzieci, mam starszą córkę, która ma 10 lat i ostatnio właśnie jechałam z nią i z jej koleżanką razem z samochodem. I zadałam im takie pytanie, dlaczego, czy wolicie bardziej być ze sobą, czy wolicie być bardziej w internecie? I oczywiście odpowiedziały, woli być ze sobą. Ja mówię, ale dlaczego wybieracie w takim razie urządzenia, internet, jakąś grę i tak dalej. I koleżanka mojej córki powiedziała, bo to jest prostsze. I to pokazuje, czyli tak naprawdę to nie chodzi o to, że te dzieci chcą być w tym świecie. One tęsknią za fizycznym światem. Nie tylko dzieci, my też tęsknimy za fizycznym światem, za wielozmysłowym światem, za multisensownością, za dotykiem, za gestem, za patrzeniem sobie w oczy, czego dzisiaj tutaj nie mamy możliwości zrobienia. Tak? I teraz tylko pytanie, co jako ludzie wybieramy? Coś, co jest trudniejsze, wiąże się z jakimś odrzuceniem, czy coś, co jest prostsze? I to jest być może właśnie to jest temat do poruszania nie tylko na lekcjach informatyki,
tylko na przykład właśnie na godzinach wychowawczych, na nie wiem, na historii, na języku polskim, na innych przedmiotach. Ta informatyka czy nauka o świecie technologii nie musi być tylko w ramach jednego przedmiotu, tylko wielu przedmiotów, z którymi dzieci się stykają. Holistycznie, tak jak Pani mówi. Bardzo dziękuję. Przejdę do następnego pytania, takiego bardzo ogólnego w kontekście naszej dzisiejszej debaty, ale myślę, że takiego zasadniczego. Dlaczego w przestrzeni publicznej o technologii można tak naprawdę mówić albo hura optymistycznie, albo wcale, bo mówienie o zagrożeniach, umiarkowaniu jest często stygmatyzowane i ośmieszane. Jak zatem mamy jako społeczeństwa zadbać o bufory w obliczu zagrożeń, które są realne? Może Pani Profesor Ewa Wińczyk, bardzo proszę. Ja mogę tylko bardzo szybko. A bardzo proszę, w porządku. Ja bym chciała tylko bardzo szybko, bo ja bardzo lubię to pytanie. To super zadane pytanie, że my dzisiaj żyjemy w świecie albo-albo. Nasz świat oczekuje od nas tego, że ten świat będzie czarno-biały, że albo dobry, albo zły, albo rozwój, albo troska o klimat, albo automatyzacja, albo ślad węglowy, jakkolwiek. Nasz świat nie jest światem albo-albo. Taki tryb myślenia wrzuciła nas też technologia, która nas spolaryzowała, zamknęła w bańkach i pokazała, że jest jedna wersja świata i druga wersja świata. I ja proponuję ćwiczenie takiej, zresztą piszę o tym też w książce u siebie, ćwiczenie takiej postawy, która jest określana postawą i. Nasz świat jest światem wielu różnych kontekstów, wielu różnych sytuacji. Nie ma jednej historii, jest wiele różnych historii. I okej, możemy nie chcieć zmienić paradygmatu, chcemy się rozwijać, ale jednocześnie to nie jest wybór, tylko jednocześnie chcemy zadbać o kryzys klimatyczny, chcemy zadbać o naszą planetę. Mówimy o automatyzacji i pewnie tego nie unikniemy, ale chcemy zadbać też o dobro ludzi, o to, żeby oni mogli wykorzystywać swoją energię, swój umysł, żeby mogli pracować, tak żeby czuli się potrzebni. I to jest właśnie ćwiczenie tej postawy i to jest na przykład zdanie do debaty publicznej, bo oczekuje się od nas, żebyśmy właśnie się określili, stanęli po stronie albo-albo. Raczej to, co powinniśmy promować, to właśnie ta postawa i. Mi się wydaje też, że dodatkowo, no może jedną z przyczyn być to, że właśnie postrzegamy cały czas technologię jako te neutralne gadżety, które mają swoje granice, a nie jako sieci. Co więcej, no my myślimy o technologiach, ja to nazywam esencjalizmem, jako obiektach, które mają swoją istotę daną z góry, one nigdy się nie zmienią, one nie ewoluują, po prostu ktoś sobie innowację jakąś wymyślał w jakimś zamierzeniu i ona potem taka będzie. Natomiast no historia technologii pokazuje, że mamy mnóstwo niezamierzonych efektów ubocznych, niechcianych efektów ubocznych, zarówno odkryć naukowych, jak i innowacji technologicznych. No i ci, którzy wymyślali na przykład telefon, oni wychodzili z historii techniki, można przeczytać, że wychodzili z założenia, że będzie to urządzenie do obsługiwania, słuchajcie, transakcji biznesowych głównie i nie będzie ono w ogóle w sferze prywatnej przydatne, prawda? W tej chwili mamy smartfony, które nam pokazuje, jak pokazują badania, na przykład no to, że smartfony są takim głównym, niestety, czy telefony w ogóle rozpraszaczem kierowców i 4 razy więcej mamy wypadków, od kiedy one z nami są, niż kiedy ich nie było. Nie jest to zamierzona konsekwencja, ale po prostu każda technologia ewoluuje w pewnej sieci, w interakcji użytkowników, otoczenia, pewnych korzystnych jakichś tam warunków, innych infrastruktur, które już coś przyblokowały i trudno jest je rozmontować. No więc być może dlatego. Ja przepraszam, czy ja mogę jeszcze krótko się odnieść do poprzedniego wątku tego takiego multisensorycznego, fajnego kontaktu z rzeczywistością, bo chciałam coś dodać. Ale czy... krótko, okej, proszę bardzo. Dobra, bo ja chciałam, przepraszam, że jak mantra powracam do tej ekologii, ekonomii ekologicznej, po wzrostu, dewzrostu, wystudzania wzrostu, tam macie Państwo bardzo mocny taki postulat walki o dobrobyt, o dobrostan ludzkości zamiast walki o po prostu wzrost ilości gadżetów, którymi się otaczamy i wzrost tempa obiegu pieniądza w gospodarce i wzrost PKB. No i tam jest taka wizja po prostu odspawania nas od ekranów, bo teraz jesteśmy przyspawani do ekranów dosyć porządnie z uwagi na to, w jaką stronę sobie to kształtują korporacje i wielki biznes i wielkie monopole. No a w ekonomii do wzrostu jest alternatywa, bo to nie chcę, żebyście Państwo kojarzyli tą ekonomię, że to są jakieś modele wielkich wyrzeczeń dla krajów rozwiniętych,
gdzie my po prostu mamy ze wszystkiego zrezygnować i ponieść karę za to, że to my tak bardzo zdegradowaliśmy Ziemię, prawda? To jest nowa wizja postępu i rozwoju, doskonalenia się w stronę na przykład redukcji czasu pracy i tworzenia kapitalizmu postpracy, czasu wolnego. Bardzo mocny tam jest postulat trzydniowego tygodnia pracy. No i ten dobrobyt jest rozumiany, no bo to w oparciu o badania, które mamy od epidemiologów, od psychologów społecznych, badaczy kondycji zdrowia psychicznego i w ogóle zdrowia poszczególnych narodów i ogólnie ludzkości, że dobrobyt jest rozumiany jako taki świat powrotu do właśnie takiego rozrywek niskoemisyjnych, z wolnego czasu, budowania relacji, bo się okazuje, że szczęście w wielu kulturach jest zdefiniowane jako po prostu duża sieć przyjaźni, robienie czegoś, co ma sens, bronienie swoich wartości, kochanie rodziny, posiadanie czasu dla tej rodziny. No i to jest po prostu taka wizja, ta dobrobytu z wystudzeniem wzrostu, to jest wizja taka, w której jak gdyby ty masz czas na spacer z psem i pielęgnowanie swojego ogródka, a wystudzamy te sektory, które po prostu są najbardziej szkodliwe. No ludzkość naprawdę bez jachtów, kładów i broni, w takim zakresie jak ta broń jest rozwijana, nie utraci na jakimś swojej doskonałości, nie będzie oznaczała wielu wyrzeczeń dla nas wszystkich. No ale tu widzicie, że mamy naprawdę ambitne wizje, takie dalekosiężne, ale jakże pilnie teraz potrzebne z uwagi na katastrofę klimatyczną, która stoi u naszych bram, wizję dalszego doskonalenia się, ale wreszcie ambitnego, nie w takiej głupiej pogoni za tym, żeby po prostu dawać zarobić ciągle nielicznym, tak, tym najbogatszym i stać w miejscu, bo klasa średnia się szacuje, są wskazówki, które mówią, że większość z nas żyje w krajach, w których nierówności rosną systematycznie, a klasa średnia się nie bogaci, stoi w miejscu, a biedni biednieją, tak, także korzyści z nas tak zwane, po co nam postęp, jeżeli nawet technologiczny, wspanialszych technologii, jeżeli mamy globalny regres dobrobytu i nie korzysta z tego ludzkość, tylko nieliczni. Przepraszam, ale... Nie, bardzo, bardzo dziękuję za tą uwagę. I na koniec pan dr Maciej Burdowski. Tak, więc w tym pytaniu zawarta jest trafna intuicja, która głosi, że nam jest bardzo trudno po pierwsze myśleć, a po drugie rozmawiać o negatywnych stronach technologii. I to jest związane z ideologią postępu oraz ideologią solucjonizmu. Obie te ideologie mówią po pierwsze, że rozwój technologiczny jest czymś dobrym i pożądanym, a solucjonizm mówi, że technologia służy do rozwiązywania problemów. A kto sądzi inaczej, ten jest obskurant, ciemnogród i przeciwko tak rozwiązywaniu problemów i przeciwko temu, żeby wszystkim było lepiej. To jest pewna ideologia, za którą stoją określone interesy wielkich firm technologicznych, wielkich podmiotów gospodarczych, funduszy inwestycyjnych, w związku z czym racjonalna dyskusja o tym, że właśnie rozstrzygamy na przykład, czy zgodzimy się na inkorporację, wdrożenie i rozpowszechnienie jakiegoś rozwiązania, które przyniesie pewne korzyści, ale będzie miało też koszty, tego rodzaju racjonalna dyskusja jest bardzo trudna, ponieważ ona angażuje silne emocje, ale także angażuje silne interesy. Także tak, zgadzam się z tą intuicją. Dobrze, proszę Państwa. Nie słychać przynajmniej. Teraz takie pytanie praktyczno-polityczne. Gdybyście Państwo mogli sobie na chwilę wyobrazić, że zostaliście szefem zespołu do spraw technologii w Centrum Analiz Strategicznych funkcjonującym przy KPRM-ie, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Jesteście takim szefem. Co robicie w ramach tego zespołu? Pan Maciej. Widzę, że się uśmiecha, więc chyba... Tak, ja się uśmiecham, bo posiadam pewne doświadczenie w pracy analitycznej w instytucjach państwa i wiem, że głównym zadaniem szefa jest pilnowanie, żeby podległa mu jednostka nie łamała prawa i regulaminu. Pilnowaniem tego się zajmuję. Natomiast mówiąc serio i merytorycznie, wydaje mi się, że taka pierwsza potrzeba mogłaby polegać na przykład na próbie zmapowania potencjału polskich firm, zwłaszcza startupów technologicznych, pod kątem synergii z bieżącymi potrzebami państwa, a także stworzeniem
specjalnego funduszu inwestycyjnego, który umożliwiłby tym firmom rozwijanie tych technologii bez oglądania się stricte na warunki samego rynku, ponieważ rynek ma to do siebie, że dąży do eksploatacji podmiotu. Natomiast tego rodzaju fundusz, powiedzmy, no, który umożliwiłby tego rodzaju ryzyko ograniczenie, na przykład fundusz prowadzony przez państwo, moim zdaniem sporo by uprościł. Także moim zdaniem taka główna inicjatywa to jest właśnie zmapowanie potencjału polskich firm i startupów technologicznych pod kątem synergii z potrzebami państwa. To byłaby taka pierwsza ważna inicjatywa. Dziękuję. Pani Natalio, pani też się uśmiecha, więc... Ja bym przede wszystkim próbowała włączyć do dyskusji na temat wdrażania nowych technologii całe społeczeństwo. Dzisiaj ta dyskusja toczy się niestety poza społeczeństwem w większości. Nie wiem, czy jest jakakolwiek dyskusja, to są po prostu wdrożenia. To się dzieje na poziomie właśnie administracyjnym, rządowym, spółek technologicznych, biznesu i tak dalej, ale tak naprawdę społeczeństwa nikt nie pyta o zdanie. Na przykład nikt nie pyta społeczeństwa o zdanie w kontekście wdrażania technologii rozpoznawania twarzy. Albo nikt nie pyta społeczeństwa w kontekście wdrażania dronów. To są po prostu technologie, które wchodzą i społeczeństwo je przyjmuje. Uważam, że debata dzisiaj, takie pytanie, to Clemenceau dawno temu powiedział, że wojna jest zbyt ważna, żeby zostawiać ją w rękach tylko generałów. No to moja parafraza jest taka, że technologia jest zbyt ważna, żeby zostawiać ją tylko w rękach spółek technologicznych. I powinna tu być jak najszersza debata. I oczywiście my mamy narzędzia, które stosujemy, że pytamy często społeczeństwo o zdanie, ale zwróciłam uwagę na to, że to pytamy o zdanie społeczeństwa bardzo rzadko w kwestiach technologicznych. Referenda, które mamy, konsultacje społeczne, dyskusje, one dotyczą głównie kwestii społecznych, a nie stricte technologicznych. Więc wydaje mi się, że to, od tego bym chyba zaczęła. Dziękuję. Pani Ewo? No ja bym powiedziała, że trzeba by pomyśleć o takich rozwiązaniach, które sprawią, że nie będziemy oceniać technologii po fakcie, no bo to jest taka bolączka, po prostu taki dylemat oceny technologii podstawowej. Jak już mleko się rozlało, jak już mamy wdrożone, koszty zostały poniesione, alternatywy wyparte, ludzie za to zapłacili, my się wtedy zastanawiamy nad wielowymiarowymi konsekwencjami. No i cała bajka polega na tym, żeby umieć w procesie jakby powstawania, implementowania innowacji przesunąć to jak najwcześniej, tak? Czyli ukierunkowując już najwcześniejsze badania, w jaką one stronę mają iść. My w tej chwili widzimy z oceny takiej rozwoju technonauki wynika, że no gro badań najpotężniej, najprężniej, dynamiczniej rozwijających się w tej chwili, to są badania na zapotrzebowanie wielkich korporacji, bo jest taki stopień komercjalizacji, tak? A wiemy, że wielkie, ambitne innowacje ludzkości wymagają bezpieczeństwa finansowego tych, którzy nad nimi pracują i my musimy chronić ich jakąś taką otoczką, jakimś takim kokonem, zabezpieczeniem. Nie można oczekiwać, żeby ktoś walcząc o dwuletnie granty, od jednego grantu do drugiego, opracowywał i jeszcze w warunkach totalnej komerchy opracowywał ambitne, fajne technologie, których celem byłoby dobro ludzkości, bo to zawsze będą krótkoterminowe, prowizoryczne rozwiązania, których potrzeba. No, ja przepraszam, że uproszczę, ale uważam, że gro kreatywności ludzkości jest po prostu zamieniane na drobne, bo najlepsi młodzi tego świata po prostu myślą cały czas o nowych aplikacjach, wymyślają aplikacje na smartfony, tak? I to jest wielka szkoda, jesteśmy u progu dużo większych problemów. My też potrzebujemy takich innowacji nie tylko materialnie rozumianych, my potrzebujemy ważnych innowacji społecznych dotyczących właśnie naszego stylu życia, wartości, kultury, tego jak promować to, co potrzeba wdrożyć, żeby na czas no, chociaż zaadoptować się do zmiany klimatycznej, która z tu wielkimi krokami nadchodzi. No, chciałam jeszcze powiedzieć o tym, że w ramach takiego myślenia o monitorowaniu technologii do nie tylko obywateli warto by zapytać i zaprosić do tej dyskusji o tym, w którą stronę te kierunki badań prowadzić, ale to nie powinni być tylko inżynierowie i tylko ekonomiści, biznesmeni, bo to są zazwyczaj po prostu ci, którzy mają największą sprawczość i to oni decydują w oparciu o lobbying wielkich firm, w jaką stronę idą nasze innowacje. Natomiast no, z STS-ów, studiów nad nauką i technologią i z filozofii techniki wynika, że do monitorowania powinny być dodane nawet głosy poetów, już o filozofach nie wspomnę, ale obowiązkowo socjologowie, humaniści, tak, którzy
patrzą na technologię i widzą to, co my widzieliśmy, tak? Że to są też te wielkie sieci transformujące nasze sprawczości, blokujące nas, na których ktoś zarabia, ktoś traci, że to nie są po prostu niewinne gadżety, które tylko przynoszą zyski i po prostu wiodą ludzkość ku jakiemuś błyskotliwemu postępowi. Dziękuję. Tutaj zgłaszała się najpierw pani Natalia, a później pan Maciej. Tak, ja tylko chciałam się odnieść do tego, bo nie wiem, czy dobrze usłyszałam. Pani Ewa mówiła o tym, że powinniśmy odchodzić od tej oceny technologii po fakcie. Ja wiem, że to są dobre intencje i dobre założenie, tylko że w kontekście technologii rozwijających się to jest niemożliwe, żeby przewidzieć przed fakt, jakie ona będzie miała konsekwencje, bo to w 2000 roku czy w latach 90., kiedy zaczęliśmy powszechnie wykorzystywać internet, nie byliśmy w stanie przewidzieć problemów, które internet dzisiaj wygenerował, problemów związanych z prywatnością, inwigilacją, algorytmizacją, uzależnieniem behawioralnym, milionem rzeczy. Nie byliśmy w stanie tego przewidzieć. Żeby nie wiem, ile. Może tylko wyjaśnię, o co mi chodziło. Chodziło mi o moment, w którym my dysponujemy jakimiś wielkimi kwotami, finansami na to, żeby prowadzić badania. Najprostszy przykład. Nie badamy chorób ludzi biednych, a ładujemy wszystko w choroby ludzi zdrowych, ludzi bogatych, tak, w krajach rozwiniętych. I decyzja zapada jeszcze przed tym, kiedy te badania się rozpoczęły, tak? To, o czym pani mówi, to są jak gdyby naturalne już sposoby radzenia sobie z tym, że technologie nie są esencjami, tylko tymi sieciami, które dynamicznie w kontekstach nam wytwarzają ciągle nowe pytania i problemy. No ale oczywiście jest to bardzo trudne, dlatego to się nazywa takim podstawowym dylematem, gdzie tutaj albo robimy to za wcześnie i przyblokujemy i nie powstaną, albo robimy to za późno. Dziękuję. Panie Macieju? Tak, zgadzam się z tym, co powiedziała pani Hatalska, to znaczy nieprzewidziane konsekwencje mają to do siebie, że są nieprzewidziane. Po drugie, chciałem wskazać na pewne ryzyko. To ryzyko określone jest w literaturze jako greenwashing i participation washing, to znaczy wybielanie przez uczestnictwo interesariuszy oraz wybielanie przez retorykę ekologiczną. Że sam fakt zaangażowania na rzecz właśnie neutralności klimatycznej, czy sam fakt dopuszczenia różnych interesariuszy na poziomie konsultacji do cen danej technologii, może być działaniem pozornym, może tak naprawdę prowadzić do odwrócenia uwagi, a w praktyce nie będzie miał większego wpływu na ocenę technologii. Z tym także się wiąże problem w ogóle możliwości oceny technologii. Na przykład próbowano eksperymentalnie angażować różnych interesariuszy do oceny funkcjonowania algorytmów cyfrowych. I problem polegał na tym, że nawet autorzy tych algorytmów nie byli w stanie wytłumaczyć w przystępnym języku, jak naprawdę ta maszyna działa, jak ta technologia działa. W związku z tym to uczestnictwo, ta partycypacja mająca na zadanie oceny i przewidzenie konsekwencji, no ona nie była w stanie się udać po prostu. To jest pewne zagrożenie. Jak gdyby technologie stają się zbyt złożone, żebyśmy w ogóle byli w stanie je ocenić i w zasadzie my skazani na refleksję post factum. To jest podstawowe zagrożenie. Dziękuję. Może się tylko odniosę. Mi chodzi o to, żebyśmy tak naprawdę oceniając, to faktycznie jest zagrożenie, ja się z tym jak najbardziej zgadzam, ale mój postulat jest taki, że my w naszym współczesnym świecie nie oceniamy technologii przez pryzmat wartości. Podaję taką analogię do społeczności Amiszów. Ja wiem, że Amisze mają, wokół nich narosła cała masa stereotypów. To jest taka grupa ludzi, którą uznaje się, że oni nie korzystają z technologii. To jest nieprawda. Jak się odczyta opracowania socjologiczne dotyczące Amiszów i ich odpowiedzi na zmiany i wdrażanie technologii, to okazuje się, że oni mają bardzo precyzyjnie przemyślane to, jakie technologie wdrażają i w jaki sposób. Otóż okazuje się, że oni przede wszystkim, no to są wiadomo małe społeczności, ale mają pewne wartości, które są dla nich najważniejsze. Jedna z nich najważniejszych wartości są relacje międzyludzkie, relacje w tej społeczności, żeby ta społeczność się nie rozpadła. I w momencie, kiedy wchodzi nowa technologia, to nie jest tak, że oni ją odrzucają, tylko jest grupa ludzi, która ją testuje pod kątem tych wartości. Czy ta technologia wspiera, czy przeszkadza tym wartościom. I na przykład oni z tego powodu nie używają telefonów w domu, bo telefony w domu przeszkadzają wartości budowania relacji międzyludzkich, bo telefon może zadzwonić w każdej chwili, może przerwać obiad, może przerwać rozmowę, jakąś wspólną zabawę, cokolwiek innego, ale używają telefonów w miejscu pracy, bo służą im na przykład do tam załatwiania jakichś, albo na przykład samochody. My wiemy, że Amisze jeżdżą furmankami, ale na przykład część kongregacji Amiszów korzysta z traktorów, tylko że na samych felgach nie mają opon. Dlaczego? Dlatego, że mogą korzystać z traktora, takiego traktora na polu, czyli znowu wykorzystywać go do pracy,
ale takim traktorem nie wyjadą już z wioski, żeby rozluźniać więzy międzyludzkie w tej wiosce. I to pokazuje, że oczywiście jest pewna trudność, bo moglibyśmy powiedzieć, no dobrze, no ale Amisze są małą społecznością, oni wszyscy mają te same wartości. Ale robiliśmy ostatnio takie badanie, gdzie zadaliśmy wprost pytanie respondentom, czy uważasz, że istnieją pewne wartości, które są wspólne dla wszystkich ludzi, niezależnie od poglądów. 82% respondentów odpowiedziało tak. I wskazało 19 wartości, które były dla nich najważniejsze. I to było bezpieczeństwo, to był szacunek, to była rodzina, kreatywność, odwaga, wrażliwość. 19 wartości. To jest dla mnie w ogóle ciekawe, że my nie chcemy rozmawiać. Nam się wydaje, że jak rozmawiamy o technologiach, to tylko technologie, to tylko regulacje prawne, kontrola i tak dalej, rozwiązania. A być może to, o czym mówiła pani Ewa Bińczyk, o zaangażowaniu takim typowo humanistycznym, czyli żebyśmy zaczęli rozmawiać o technologiach w kontekście wartości. Dziękuję. Dobrze, zbliżamy się do końca i mam prośbę teraz na koniec. Jakie jest z Państwa jedno marzenie związane z technologią? Czego sobie Państwo marzycie, jeśli chodzi o technologię? Moje marzenie jest takie, żeby ta technologia, bo wiadomo, że od technologii nie uciekniemy, to jest niemożliwe. No, technologia nas po prostu udomowiła. My dzisiaj bez technologii nie jesteśmy w stanie funkcjonować. Ale ja bym chciała, żeby ta technologia, z której korzystamy, wspierała te wartości, które są dla nas ważne. I na poziomie indywidualnym, to każdy z nas wie, jakie to są wartości, i na poziomie społecznym. Dziękuję. Panie Macieju? Tak. Moje marzenie związane jest z technologią, że marzę o tym, żeby ludzie przestali myśleć o swoich marzeniach w związku z technologią. Szachmat, dziękuję. Ewa, fajnie wam. No nie wiem, ja czasem marzę, jak czytam te opracowania, o których wam mówiłam, żeby rzeczywiście udało się tej misji dekarbonizacji, takiego nie tylko dekarbonizacji, przebudowania świata na nowy, zdrowy rozsądek, dokonać w jakimś trybie wielkiej, wielkiej kreatywności, innowacyjności, pomimo że wiecie, moja pozycja jest w ogóle trudna, bo ja staram się budować optymizm jednak w takim nurcie i w kontekście takich problemów, że on zawsze wygląda desperacko, bo naprawdę dane są paraliżujące i przytłaczające, a czas ucieka. No więc marzę czasem, zmuszam się do tego, żeby ten optymizm, czytam o tym, jak mogłoby być pięknie więcej, staram się coś więcej niż o tym, jak geopolityka wygląda, jak rynki finansowe działają, jak wiele jest różnych skorodowanych mechanizmów, których nie chcemy, dla równowagi. No ale ja mogę sobie na to pozwolić, bo jestem po prostu filozofką i mogę też czytać utopię tego, w jaką stronę powinniśmy mniej więcej zmierzać, prawda? Więc marzę o takim świecie. Bardzo dobrze czytało mi się książkę Dobrobyt bez wzrostu Tima Jacksona, który nakreślił tam takie po prostu ambitne projekty gospodarki, którą nazwał gospodarką kopciuszkową, niskoemisyjną, z wolnym czasem, z wielkimi, fajnymi projektami, ale nie materialnymi, tylko budowania więzi między ludźmi i ze szczęśliwą społecznością globalną bez nierówności. Jezu, jak ja lubię takie rzeczy czytać. Bo one nie sprzyjają. Dobrze, ja mam takie prozaiczne, małe marzenie, żeby takie debaty na tak wysokim poziomie, jaka była dzisiaj, jaki był dzisiaj, były emitowane raz na tydzień o 20:00 i publicznej, i komercyjnej, i w radio, i żebyśmy mogli posłuchać takiej dyskusji w przestrzeni w debacie publicznej. Bardzo Państwu dziękuję za udział, za przyjęcie zaproszenia i jeszcze tutaj koordynator krzyczy, że jeszcze ja. To proszę, Pawle. Tak, jeszcze ja się dopominałem o głos. Bardzo Państwu chcę w imieniu Radnych podziękować za obecność na dzisiejszej debacie, a chcę zakończyć, żeby przypomnieć, że to nie koniec trzeciego forum geopolitycznego, bo dzisiaj zakończyliśmy drugą naszą debatę, a kolejna trzecia już jutro. Jutro również widzimy się o godzinie 18:00 online. Natura polem bitwy, klimat a polityczny układ sił. Wśród naszych gości m.in. pan generał Jarosław Stróżyk, pan Marcin Popiewicz oraz pan Bogdan Guralczyk, a debatę prowadzić będzie pan Łukasz Kobierski z Instytutu Nowej Europy. I chcę jeszcze Państwa zaprosić, bo to tak mówię, to jeszcze nie koniec, chcę Państwa zaprosić także na sobotę.
na sobotę na debatę, która odbędzie się na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego w auli imienia profesora Michowicza, to jest na ulicy Lindleya 5A. Zachęcam Państwa wszystkich zainteresowanych, aby zgłaszać się poprzez rodm@rodm-loc.pl. Zapraszamy, debata stacjonarna dla wszystkich tych, którzy chcą wziąć udział. Liczba miejsc jest ograniczona. Zgłaszajcie się do nas, czekamy na Was. Dziękuję bardzo i do zobaczenia jutro. Dziękuję.